Witam serdecznie ze słonecznego Seattle, Jaśmin z tej strony, a dzisiaj będzie kryminalnie, a w tym kryminalnie o przedziwnie smutnym przypadku Johnny'ego Lewisa. Miało nie być kryminalnych, no są kryminalni, no co za przekorna sytuacja. Tak mi jakoś zeszło, tak mnie jakoś naszło i stwierdziłam, że zakończę ten odcinek, jak go zaczęłam pisać jakiś czas temu. Tak zaczęłam go dawno temu pisać, że aż było we wstępie miało być, że ze mroźnego Seattle, aż się słonecznie zrobiło. Dla uprzedzenia to nie jest Waco część druga, Waco część druga, ani trzecia, ani czwarta, ani nawet piąta. Jednakże sprawa mnie na tyle chwyciła za serducho, że postanowiłam ją Wam przybliżyć. A sprawa ta to trochę taki rodzynek, dlatego że ona nie była za szeroko komentowana w mediach true crime'owych, tak to ładnie nazwijmy. Mówię o dziwo, gdyż dusza nieszczęsna, uwikłana w tą pajęczynę zarówno niepowodzeń, choroby i wszystkich innych gwiazdozbiorów świecących nad jego głową, i to w bardzo złej konfiguracji, była postacią znaną. A jak wiadomo, raczej o postaciach znanych to podcastów zwykle jest sporo, a tu jakaś taka dziwna cisza. Wydaje się nawet, że sprawa przycichła, gdy okazało się, że wszystkie teorie spiskowe, bo oczywiście były teorie spiskowe, to zawiodły na manowce i nic z tych spiskowych teorii się ukręcić nie dało. To znaczy, no dalej jakieś są oczywiście. Natomiast wnioski, fakty, to wszystko, co z tego wszystkiego wyniknęło, to zostawiło tych wszystkich spiskujących z trochę pustymi rękami. Ja Was postaram się trochę z mniej pustymi rękami zostawić. To jest opowieść, historia Johnny'ego Lewisa, to jest opowieść o sławie, która zrobiła więcej złego niż dobrego, o bezradności najbliższych w obliczu choroby, prawdopodobnie choroby, choroby niestwierdzonej, o przerażającym wpływie prania mózgu przez najsłynniejszą sektę, która szczyci się mianem Kościoła, i o tragicznym końcu młodego, zdolnego chłopaka, który nie potrafił poradzić sobie z życiem, a do tego zabrał ze sobą jeszcze jedno istnienie, jeszcze jedno życie. Zaznaczam też, że odcinek zapewne nie będzie przesadnie długi. Źródeł jest niewiele, o ile nie liczymy materiałów promocyjnych i kilku wywiadów, których Johnny udzielił. Głównie to albojdówki, oczywiście ze dwa dokumenty, podcastów jest trochę, ale to tak no niewiele, że tak powiem. Wbrew znanemu trendowi nie powstała żadna książka, ani dedykowany dokument. Znaczy jest odcinek takiego serialu, który nazywa się Death by Fame, czyli śmierć przez sławę. No ale to nie jest to samo, co jakby dedykowana produkcja filmowa. Domyślam się, że jest to na prośbę pogrążonej w żałobie rodziny. Być może to jest kwestia, bo partnerka razem z dzieckiem może nie bardzo chcieli, była partnerka razem z dzieckiem może nie chcieli jakoś to wszystko bardziej się zagłębiać. Ciężko jest mi powiedzieć dlaczego. Natomiast no, fakt jest faktem, że tych źródeł jest niewiele. Chociaż jak to z Hollywood bywa, zawsze dochodzi pytanie, czy to faktycznie empatia ścięła tę dyskusję, czy po prostu względy finansowe. Winnych lub współwinnych tutaj trochę też jest, no może nie w stopniu bezpośrednim oczywiście, ale o temacie czyta się ciężko, jako że co krok słychać taki rozpaczliwy krzyk rozpaczy, takie wołanie o pomoc. A pomocy, pomimo możliwości, pieniędzy, kontaktów, właśnie tej wspomnianej sławy, był brak. Tematem zajęłam się przede wszystkim, by opowiedzieć historię o zagubieniu, poplątaniu, takiej właśnie najrozpaczliwej potrzebie pomocy, która nie nadeszła, a być może nawet pomocy źle ukierunkowanej. To chyba jest nawet gorsze. To też historia o mrocznej stronie celebryctwa, blichtrze Hollywood, który czasem prowadzi do życiowego sukcesu, a czasem w ciemne zaułki własnego umysłu. Co tak naprawdę stało się z aktorem znanym z Synów Anarchii?
Zacznijmy więc od samego początku. Johnny Lewis, a właściwie Jonathan Kendrick Lewis, urodził się 29 października 1983 roku w Los Angeles w stanie Kalifornia, jako drugi z trójki rodzeństwa. Miał młodszą siostrę i starszego brata. Co to rodzeństwo robi, to nie wiem, ale to nie jest chyba przesadnie istotne. Natomiast rodzina była od samego startu częścią wielkiej hollywoodzkiej maszynki do prania mózgu, czyli należeli do scjentologów. Nie oni pierwsi, nie oni ostatni, chociaż scjentologowie dogrywają tam nieco dzięki powszechności internetu, dzięki Bogu. Natomiast o dziwo, jak się popatrzy na biografię różnych znanych i mniej znanych, to na scjentologię jako religię rodziców trafia się dość często. To było dość popularne. Rodzice Johnego byli z religią związani dość poważnie. Ojciec Michael dalej pracuje w Valley Life Improvement Center, czyli takim centrum doradczym sekty, gdzie można sobie sprawdzić, czy masz duszę i do jakiego kosmity ona należała. To jest nieważne, bo jakby wejdziemy na scjentologię dokładnie, o co tam chodzi z tym Ksenu, który wysłał jakieś dusze kosmitów i każdy z nas ma duszę kosmity, to nie skończymy do rana i to tak naprawdę to niewiele ma związku. Natomiast on tam bardzo mocno cały czas aktywnie działa. Czym zawodowo zajmowała się matka Johnego? Diana, niestety ciężko mi powiedzieć, ponieważ źródła podają, że scjentologia to było całe jej życie, więc domyślam się, że prawdopodobnie też tam w tym centrum pracowała, albo w jakimś innym centrum. Wiem tyle, że mama się urodziła w Kanadzie, dokładniej w prowincji Alberta, więc John i jego rodzeństwo mieli podwójne obywatelstwo, legitymując się także paszportem kanadyjskim. Czy to jest istotne? Nie wiem, ale tak gwoli ścisłości z kronikarskiego obowiązku dodaję. I tymi scjentologami, to też trzeba dodać, to rodzice byli całkiem na poważnie, bo byli na najwyższym tam poziomie zwanym Operating Thetan, czyli OT-8. Co znaczyło, cytuję, poznanie przyczyny nad życiem, myślą, materią, energią, przestrzenią i czasem. Co to dokładnie znaczy, to nie wiem, bo nie stać mnie na miliony dolarów, żeby wpakować w scjentologię i się dowiedzieć. A to jest jedyny sposób na to, żeby się dowiedzieć. Ale gdzieś na samej górze tej całej piramidy szaleństwa oni się znajdowali, więc to nie byli jacyś tam pracownicy scjentologii niższego szczebla, oni tam byli bardzo, bardzo wysoko. No nie wiem, czy sobie z Tomem Cruise'em spijali z dzióbków, ale to raczej to była taka elita tej scjentologii, a nie jakieś takie małe wróbelki. Od dziecka Johnny przejawiał zdolności artystyczne, aktorskie także, ale bardziej literackie, jako że uwielbiał czytać i pisać opowiadania. O czym te opowiadania były, to nie wiadomo. A ponieważ był też dzieckiem uroczym, blondynkiem o niebieskich oczach, który uwielbiał tańczyć, pierwszą rzeczą, którą słyszą rodzice, których obdarzyło takim szkrabem, szczególnie jeżeli ci rodzice mieszkają w Los Angeles, to pierwsze co słyszą, to znaleźć malcowi agenta i niech zarabia pieniądze. Albo można to dość bardziej delikatnie określić, na przykład, żeby obywało się przed kamerą, w zależności jak bardzo chcemy patrzeć na tą sytuację. I nie inaczej stało się w przypadku małego Johnego. Zadebiutował przed kamerą w wieku 6 lat. Przez lata występował też w filmach przygotowywanych przez scjentologów, dzięki mamo i tato, na użytek szkoleń. Będą jakieś tam swoje filmiki, pewnie to jeszcze na kasetach wideo dystrybuowali, tam jakieś informacji, nie wiem, o życiu, śmierci i tam innych kosmitach, to on tam w tym grywał. Główną rolę w reklamówce otrzymał dopiero jako młodzieniec szkolny w reklamie Pizza Hut. No i całkiem się jakoś tam przyjął nawet. Tam go ktoś zauważył. Kiedy ukończył szkołę średnią, zaczął się piąć po szczeblach kariery aktorskiej, rezerwując sobie coraz lepsze partie. Pierwsze kroki podjął już w 2002 roku w serii Undressed, produkowanej przez MTV. To taka młodzieżówka była, nie wiem, czy ktoś to pamięta w ogóle, o młodziakach, co odkrywają, że to nie tylko mają narządy płciowe, ale mogą ich jeszcze używać do tego wszystkiego, no i z tego wynikają jakieś różne problemy. I on tam w tym bywał, w tym grywał. Później już poszło w miarę gładko, no bo to wiadomo, że jeden projekt, później drugi i tak idzie lawinowo, szczególnie jeżeli ktoś jest miłym i zdolnym aktorem, szczególnie miłym, wbrew pozorom, to jest bardzo ważne. Więc najpierw było Seven Heaven, czyli tak zwane siódme niebo, następnie Johnny zaczął pojawiać się w takich serialach jak Malcolm in the Middle, czyli Zwariowany świat Malcolma, tak jak mi to film web mówi, że tak to się tłumaczyło, Drake and Josh czy Smallville. To ostatnie to jakiś przeklęty serial jest, szczególnie ostatnio. Cały podcast można zrobić o ludziach, którzy się tam pojawiali, to taki podcast true crime'owy nawet.
I po to nie o to chodzi, że tam Supermanowi wyrastały włosy na piersi, bo ten serial to było młodości Supermana, ktoś nie wiedział. Ale to tam ci ludzie, którzy przez ten serial się przewinęli, oczywiście nie wszyscy, to popadali w różne ciekawe tarapaty. Znaczy, Johnny to jest jedna kwestia, ale tu jeszcze Alison Mack, która aktywnie działa w sekcie Nixium, czy Nizium, nie pamiętam jak to się czyta. I tam teraz ostatnio nawet był dość głośny proces, był Sam Jones III, który miał przypadek z substancjami nielegalnymi. Johnny, jak wiadomo, jak właśnie wspomniałam, też się tam zaplątał i oczywiście to wszystko się wpisuje w tą teorię, że serial jest napędzony demonami i opętaniem. To już macie pierwszą teorię, na samym początku. Zanim jeszcze doszliśmy do tego, co się tak naprawdę stało. Natomiast gdyby to była kwestia opętania i demonów, to byłoby to wszystko bardzo proste, ale no niestety to nie jest takie proste. Na początku Johnny nie robił jakiejś wielkiej furory, ale miał pracę. A to w Los Angeles w zawodzie aktora wcale nie jest takie częste. Tu jakiś tam serialik zagrał, tu jakaś reklama Coca-Coli. Wydawało się, że jest na dobrej drodze do tego, by faktycznie z tego kariery ukręcić. W międzyczasie chłopak wyprowadził się z domu rodzinnego, z Diwali, tak zwanej Doliny. Może jeżeli kiedykolwiek czytacie coś o Los Angeles i tak dalej, to jest taki obszar, do którego się referuje jako The Valley. I to jest skrót od San Francisco Valley, to jest na północy od Los Angeles i tam sporo artystów mieszka. W każdym razie on się stamtąd wyprowadził od mamy, taty i rodzeństwa. Znaczy nie wiem, czy rodzeństwo wtedy jeszcze z nimi mieszkało, ale to mniejsza większość. Przeprowadził się do Hollywood, gdzie zamieszkał razem z przyjaciółmi. I to takimi przyjaciółmi, którzy także byli ambitnymi aktorami. Tam źródła wymieniają, że między innymi w tym kręgu, w którym się obracał, między innymi był Adam Brody, Brett Harrison czy Ashley Simpson. Więc ludzie, którzy też odnieśli jakiś tam całkiem spory sukces w Hollywood. Tam poznał się wśród tego całego towarzystwa, poznał się jako człowiek raczej spokojny, nieskory do używek i miał przydomek Wilton Hilton. Ponoć dlatego, że bardzo lubił filozofować. Z tego co rozumiem, wyprowadzka podyktowana była nie tylko względami praktycznymi, no bo wiadomo, że to było dość istotne, żeby zacząć obracać się w tym kręgu tak zwanego młodego Hollywood, więc ambitnych ludzi właśnie nastawionych na sukces, no wiadomo, że się znamy, co chwilę ktoś przynosi jakieś informacje, poznajemy ludzi, którzy w tej branży pracują, więc to jest istotne. Natomiast to nie tylko o to chodziło, dlatego że mając 20 lat, Johnny stwierdził, że ze Scientologii to drogi duchowej nie będzie i opuścił religię. A to też jest w miarę rzadkie. Jakie to miało reperkusje w rodzinie, bo jakieś musiało mieć, to nie wiem, bo niestety wszystko jest takie bardzo tajne przez poufne, no ale rodzice cały czas utrzymywali z nim kontakt, przynajmniej ojciec. Więc czy rodzeństwo pozostało w tej religii? Także nie mam pojęcia. Wiem, że on się na pewno wyłamał. No i miał po prostu tej Scientologii dość. No niemniej, co mu nagryzmolili w dzieciństwie, znaczy ta cała sekta, no i w młodości to ich. Co nie zmienia faktu, że, jak mówię, dalej utrzymywał rodzinę, a przynajmniej wspierał finansowo, więc jakieś te kontakty musiały być dość przyjazne, przynajmniej finansowo przyjazne, bo ponieważ był aktorem wziętym, ludzie chętnie z nim pracowali, bo nie robił się jakiegoś kukuryku na widelcu, zawsze był przygotowany, skupiony, a wbrew pozorom to ma większe znaczenie niż inne elementy grozy. Jasne, talent jest ważny, szczęście i kontakty też są ważne i o to przecież trzeba zabiegać, bo to się między innymi chyba wyprowadził z domu, ale później to już jest poziom profesjonalności, to jest chyba bardziej ważne, to bardziej oddziałowuje. Chyba, że się jest jakimś złotym dzieckiem, no nie wiem, którą samą wesołą buzią ściąga miliony ludzi do kin, ale to już się raczej chyba nie zdarza. Wydawało się, że Johnny jest na prostej drodze do osiągnięcia może nie statusu wielkiej gwiazdy filmowej, gdyż zdawało się, że jest człowiekiem zbyt wrażliwym, a tam trzeba gryźć i szarpać, ale na pewno pozycji ustabilizowanej. Współpracownicy wspominają go jako bardzo uprzejmego, wycofanego, zawsze uśmiechniętego i uczynnego, co jak rozumiem jest pewnego rodzaju świeżością, skoro akurat tak się go opisuje. No był człowiekiem, postacią unikalną. I mówi się, że był miły i że był uczynny. Więc rozumiem, że to jest jakaś unikalna wartość. No ale skoro już o karierze w Hollywood mówimy, znaczy możemy sobie porozmawiać o tym więcej. Znaczy ja będę mówić, a wy będziecie słuchać, bo raczej nie ma innej opcji na YouTubach. To rzecz nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać. Hollywood to jest brutalne miejsce, no na wszystko, wszyscy wiemy, które karmi się bardziej spalonymi od marzeń ludźmi niż sukcesami. I krótka jest droga od celebryctwa do mentalnego pokwiku zupełnego.
Wielu z Was pewnie marzyłoby zagrać główną rolę w czymś więcej niż własne życie, ale presja wtedy jest olbrzymia, bo aktor nie choruje, aktor nie bierze dni wolnych, bo mu na przykład pies zaginął, tylko na plan jeździ często o dzikich godzinach, typu 4, 5 rano albo nawet wcześniej. Nie znaczy to, że to jest jakiś kamieniołom, ale od tego, czy wszystko idzie dobrze, zależy nie tylko kariera takiej gwiazdy, ale też setek innych osób pracujących na planie. I to musi być stres wielki przecież, odpowiedzialność potworna, bo jak się na przykład złamie nogę, albo się zachoruje, albo cokolwiek tam nie wyjdzie, to później pani Beatka, co robi makijaż, nie dostanie dniówki, a pan Janusz, co przywozi kanapki, będzie musiał na gwałt szukać zbytu na swoje specjały. Więc na barkach takiej osoby, która występuje w tych filmach, to naprawdę dużo, dużo się opiera mimo wszystko. To są często bardzo młodzi ludzie i to no, wcale to nie jest takie proste z tego, co słyszałam. Jak można zdystansować się do tego wszystkiego, to fajnie, no ale no nie każdy potrafi. Mówię o tym dlatego, nie żeby żałować multimilionerów, którzy grają w kinowych przebojach, ale żeby spojrzeć na sytuację Johnego z takiej trochę innej albo pełnej perspektywy. Im bardziej w las, tym gęściej, a wydawało się, że jego droga w Hollywood wiedzie tylko w jedną stronę, ku górze. Po serialach w końcu przyszedł czas na filmy, może nie jakieś super wybitne filmy, ale już filmy, między innymi Alien vs. Predator, Requiem chociażby, no to też nie jakieś wybitne kino, ale znowu kino, czy One Missed Call. Ale prawdziwym przełomem była dla Johnego znowu praca przy serialu. To był serial OC, The OC, czyli po polsku Życie na fali, a przynajmniej tak mi to film web tłumaczy, gdzie doczekał się wianuszka fanek wpatrzonych w niego jak w obrazek. Stał się trochę takim idolem młodzieży, ale głośno zaczęło o nim być tak około 2005 roku, nie tyle z powodu jego dokonań aktorskich, czy podejścia do życia i świata, ale ze względu na ówczesną sympatię. Mianowicie pan Lewis przez krótki czas pojawiał się na czerwonym dywanie u boku pani Katy Perry. Jak ktoś nie wie, to jest taka piosenkarka. Znaczy, no można nie wiedzieć. No. Wtedy była u progu sławy i właściwie on miał na koncie trochę większe sukcesy niż ona, tak naprawdę. Pasowali do siebie ponoć doskonale. Ona córka pastora, wychowana w zamordyzmie obozów biblijnych, on dziecko z Scientologii. Ponoć parą byli rozkoszną, ale ta rozkosz trwała tylko rok. Czemu się rozstali? Ciężko powiedzieć. Perry wydała oświadczenie, że skupić się chce na swojej własnej karierze i faktycznie robiła to z dużym upodobaniem, ale do dzisiaj pojawiają się pytania, czy coś już było nie halo z Johnem i jego sytuacją mentalną, duchową. Czy ona to po prostu zauważyła? Bo to tylko, bo niby wszystko było fajnie, wielka miłość, znaczy no, tak naprawdę jaka wielka miłość to była, to ciężko nam powiedzieć, tak? No bo my to znamy wszystko, znaczy ludzie to znają z prasy tylko i wyłącznie, a tam wielka miłość to się pojawia co 15 minut i pogania kolejną wielką miłością. Natomiast tak jak wspominali znajomi, to oni byli świetnie dobrani i to tylko w 2006 roku oni się rozstali. Wiem także, przynajmniej są takie, wiem, to są takie informacje, czy takie przesłanki, czy znowu informacja z mediów, że dwie piosenki Katy Perry, jedna The One That Got Away, a później druga The Circle, The Drain, są ponoć zainspirowane osobą Johnego. Więc jak ktoś słucha pani Katy Perry, to może się odwołać do tego, posłuchać i się pozastanawiać. Życie na fali się skończyło, a w każdym razie udział Johnego w tym i przyszły inne propozycje seriali, m.in. Bones, Kości czy Criminal Minds, gdzie o ironio Johnny zagrał seryjnego mordercę. To jest o ironio, szczególnie biorąc pod uwagę powody, dla którego odszedł z Synów Anarchii. To się będzie trochę za nim ciągnąć, ten seryjny morderca i to wszystko, nawet do dzisiaj się ciągnie, bo przecież często, gęsto widownia patrzy na aktora przez pryzmat roli, którą odgrywa. I pojawiają się oczywiście kolejne teorie spiskowe. W 2008 roku przyszedł przełom. Synowie Anarchii, sama osobiście serial bardzo lubiłam, nawet go kiedyś polecałam na kanale. Dla tych, co się odbili, to polecam troszeczkę poczekać, bo nabiera żwawszego tempa w połowie pierwszego sezonu. Jeżeli ktoś chciałby jednak obejrzeć ten serial, a uważam, że jeżeli interesują Was historie gangów motocyklowych, no mi jakoś tam historie gangów motocyklowych tak średnio, ale to się całkiem nieźle ogląda. To jest serial zainspirowany tym słynnym gangiem motocyklowym Hells Angels. Oczywiście to się tak nie nazywa, to się nazywa Synowie Anarchii i tam różnymi przepychankami kłócącym się, że się panowie tam kłócą, a to o jakiś handel bronią, a to narkotykami, a to benzyna, a to drogi i tak dalej, i tak dalej. Tam są jakieś romanse, układy rodzinne, inne takie.
Więc jak ktoś ma ochotę, to jak mówię, jak się Państwo odbili od pierwszego sezonu, to a dalej chcielibyście wiedzieć, co jest dalej, to trzeba to przeczekać. Później to nabiera szwungu. I to bardzo dobry serial jest. Poważnie, to jest bardzo dobry serial. Nieważne, w każdym razie wtedy szersza publika, jak Johnny dostał rolę w Synach Anarchii, zauważa jego istnienie w kalejdoskopie Hollywood. Już bardziej, szczerze mówiąc, na takim poziomie światowym. Postać Kipa Havsak-Epsa, bo tak się właściwie nazywa postać, którą John odgrywał, szybko zyska aprobatę i nawet uwielbienie fanów, nie mówiąc już o tym, że rola w tak popularnej produkcji była trampoliną dla Johnego do poważniejszych i większych ról, a przynajmniej tak się wydawało. Bo rola zapewne byłaby taką przepustką, natomiast problem polegał na tym, że chłopak nie bardzo się odnajdował zarówno w roli motocyklowego gangstera, ani też na planie. Znaczy grał dobrze i publiczność wraz z krytyką bardzo go chwaliła, ale sam kierunek w ogóle, gdzie ten serial szedł, to mu tak nie za bardzo odpowiadał. Ekipa aktorska była spora, głównie męska i panowie, tam inni aktorzy właśnie, zachowywali się ponoć na planie dość podobnie do postaci przez siebie odgrywanych, więc były imprezy, żarty, inne takie, a Johnny od tego wszystkiego odstawał, bo głównie siedząc gdzieś w jakimś kąciku, czytając tomiki poezji, więc on nie za bardzo się tak jakoś integrował z nimi wszystkimi. Najchętniej to ponoć pił herbatkę, grał w szachy i rozmawiał o filozofii. Więc gdzie tu gangsterzy, gdzie tam te motocykle? Znaczy on na motocyklu lubił jeździć, ale to chyba tylko był jedyny mianownik wspólny. Był też wielkim fanem, to też tak do źródła donoszą, Kerouaka i Dostojewskiego, co podaje się za przykład, jakim był wrażliwym człowiekiem. Nie wiem, czy Zbrodnia i kara to jakaś taka wrażliwa lektura swoją drogą. Ale może to dlatego, że mało kto na amerykańskiej ziemi przez to przebrnął, więc może dlatego się na to tak patrzy w ten sposób. A jak już przy Dostojewskim jesteśmy, przy Zbrodni i karze, tak pamiętamy, to tam to było takim biednym chłopcu, co zabił babcię siekierą. A później miał wyrzuty sumienia. W największym skrócie. I to jest dość ciekawe, że to jest jedna z jego ulubionych powieści, biorąc pod uwagę, co podziało się dalej. Więc tak, ale nie uprzedzajmy faktów. Johnny także trzymał się z daleka od alkoholu i narkotyków, przynajmniej oficjalnie. Tak źródła donoszą, że on niczego się nie tykał. Natomiast to się troszeczkę nie składa, dlatego że jak jeszcze był w tej scjentologii całej, to był sponsorem w grupie scjentologicznej Narconom, która się zajmowała wyciąganiem ludzi z substancji nielegalnych. Takie trochę, tacy trochę anonimowi alkoholicy, tylko właśnie dla scjentologów. Więc nie wiem, czy robiłby to tak bez doświadczenia, czy coś tam za uszami miał. No bo sponsor to jest raczej ktoś, kto przynajmniej w teorii, przynajmniej tak, jak patrzymy z perspektywy właśnie jakichś innych programów tego typu, to jest człowiek, który jakby sam z tego wyszedł najpierw, żeby mógł doradzać. Być może scjentologowie mieli inne podejście, ale takim sponsorem on był. Więc znowu, tutaj to jest znowu taki mały znak zapytania. Ja go mogę tylko postawić, bo nie mam żadnych informacji na temat, że na pewno nie, albo na pewno tak. On coś tam użytkował czy eksperymentował. Niemniej ten uduchowiony artysta po 3 latach produkcji tych Synów Anarchii, mniej więcej, to 2 sezonach, to preprodukcja i tak dalej, to były mniej więcej 3 lata, poprosił, żeby jego postać scenarzyści zabili. Czuł się nieszczęśliwy na planie, nic nie dawały rozmowy, namowy i inne takie. Bo był dość taką, znaczy może nie był główną gwiazdą, bo nie był głównym bohaterem, dla tych, którzy nie oglądali, no ale tam się pojawiał dość często, więc był taką, powiedzmy, gwiazdą drugoplanową, tak byśmy to nazwali. I właściwie no nie za bardzo go chcieli tam odpuścić, chcieli, żeby dalej grał. No ale przekonywano go, dobrze się z nim przecież pracowało, niemniej on postawił bardzo na swoim. Tłumaczył, że chce się skupić na pisaniu własnej powieści. O czym ta powieść jest, to znaczy była, to wiemy, bo to miało być o młodym, wybitnie uzdolnionym muzyku, który próbuje przebić się w San Francisco. Także jego dziewczyna ówczesna oczekiwała dziecka. No i co było najważniejszym takim elementem i najczęściej podnoszonym, to było to, że jemu się nie podoba, w jakim kierunku ten serial idzie. Że zaczyna być coraz bardziej brutalny. I on faktycznie jest brutalny. Im dalej w las, tym gorzej. Naprawdę.
Co prawda postać Halfsaka, czyli ta postać, którą ją odgrywał, chyba była najbardziej potulna z tych wszystkich bandziorów tam, ponieważ Johnny grał takie trochę popychadło. Niemniej postanowił się z tym serialem rozstać. Powiedział, że to jest za brutalne, za dużo tam się krwi leje, że mu się to nie podoba, że mu artystycznie nie po drodze. No i po tych długich rozmowach, namowach innych takich, no w końcu pozwolono mu odejść, no bo pracować z kimś, kto wcale tam nie chce być, to nikomu to nie pomaga. No ani twórcom, ani scenarzystom, ani współaktorom, więc jak on sobie chce iść, no to niech sobie idzie. Wzbudziło to duże kontrowersje i niezły szok, zarówno wśród współpracowników, którzy nie wiedzieli o jego planach, no jak i fanów. Takich seriali się nie porzuca, bo to zawodowe samobójstwo, szczególnie, że nie miał chłopak za bardzo nic nagranego. Znaczy on coś tam miał, jakieś tam filmy, gdzieś tam występował później. To nie jest tak, że tam kompletnie nic nie miał, no bo miał całkiem niezłego agenta, więc dostawał jakieś rzeczy, ale to nie jest tak, że on zrezygnował z tego serialu, mając nieprawdopodobne rzeczy ponagrywane i poustawiane. To nie była w każdym razie taka skala. Synowie Anarchii to była naprawdę bardzo duża rzecz, teraz może nieco zapomniana, ale miała olbrzymie grono fanów. Może to nie była gra o tron, ale no było to naprawdę głośny temat. Koniec końców postać Johnny'ego ginie pod koniec drugiego sezonu, spoiler, a co ciekawe ginie bohatersko, bo Halfsack zostaje zadźgany broniąc małego dziecka. A to już jest bardzo ciekawe, bo za chwilę życie zacznie nieco imitować taśmę filmową, czy na co oni tam nagrywali, i powieść Dostojewskiego. Ale nie uprzedzajmy faktów. Co w życiu prywatnym zapytacie, no bo ta Katy Perry, coś tam się podziało, w 2006 roku się rozstali. W 2009 roku Johnny doczekał się córki o imieniu Calla May, którą powiła ówczesna dziewczyna aktora, Diane Marshall Green, znana bardziej jako Diane Gita, także aktorka. Przewinęła ona się trochę przez Synów Anarchii, właściwie chyba była w jednym czy dwóch odcinkach, natomiast to wielką gwiazdą tam nie była. Ona tam się tylko po prostu pojawiła, zagrała tam. Johnny był zachwycony faktem, że będzie ojcem, bardzo chciał być ojcem, a zachwyty to jednak nie wszystko i para rozstała się 4 kwietnia 2010 roku. Na początku próbowali utrzymywać przyjazne kontakty, wyprawili dziecku taki baby shower z wygwizdem i nawet zamieszkali razem, nie będąc już parą, po to, żeby on mógł wspierać tą dziewczynę przy opiece nad dzieckiem. Jednak nic z tego nie wyszło i Johnny się wyprowadził. A wyprowadził się do Writers Villa, czyli tak zwanej willi pisarzy, o której za chwilkę, gdzie rezydował około 2 miesięcy w pokoju zwanym Red Suit. To też za chwilkę wyjaśnię wszystko, dlaczego, bo on tam zaraz wróci. Tylko, że on tam był przez 2 miesiące, mniej więcej, jakoś się wyprowadził. Związek z tą dziewczyną, z tą Diane, zakończył się źle. Między innymi była wielka walka o dziecko. Ta walka za chwilę zejdzie na dalszy plan, a ona się działa przez te parę lat. I Johnny tą walkę niestety przegra. A bardzo mu na kontaktach z córką zależało. Znaczy niestety, no może istety, biorąc pod uwagę wszystko inne, co się podziało. Czy to dlatego? Nie wiem, ale w życiu Johnny'ego mocno się coś poprzestawiało. Kolejny rok to już niestety jest pasmo tylko nieszczęść, ale też kompletnie niewyjaśnionych zachowań. 30 października 2011 roku Johnny nieco chciał przewietrzyć głowę. Chyba mu za bardzo się jakoś nie układało ostatnimi czasy. Ten związek, ta walka o dziecko, w zawodzie specjalnego poruszenia nie było. Zagrał w kilku niskobudżetowych filmach, ale do telewizji już nie wrócił. Więc stwierdził, przynajmniej tak możemy przypuszczać, tak, że sobie wsiądzie na motor swojego triumfa, żeby pojeździć sobie z własnymi myślami. Nie tylko z myślami niestety jeździł, bo stracił kontrolę nad maszyną i skończyło się to wypadkiem, i to takim dość poważnym, przy bardzo dużej szybkości. I to się działo w okolicy 29 Palms, około 2 godzin od Los Angeles. Tam wszystko się sama pustynia. Co gorsza, John nie miał na głowie kasku. A nie dość, że wiedział lepiej, bo to w końcu Synowie Anarchii, oni tam musieli przejść przez to całe szkolenie, jak się jeździ, po co się jeździ, kask jest istotny, puk. Każdy, kto przechodził szkolenie jakby motocyklowe, to doskonale wie, że tam tłumaczą to przez dobrą godzinę, jak nie dłużej, jak to jest ważne. A po drugie, w stanie Kalifornia jeżdżenie bez kasku jest nielegalne. Nie w każdym stanie jest przymus posiadania kasku na głowie, to trzeba zaznaczyć. Chociaż jak się ma jakiś rozum w tej głowie, to się go zakłada. Ja wiem, że to ładniej wygląda bez kasku. Ale naprawdę nikogo nie obchodzi, jak wy wyglądacie na tym motorze, jeżeli jeździcie na motorze, zakładacie te kaski. Później pojawiły się spekulacje, że być może to było wołanie o pomoc, ta cała jego taka wyprawa, to jeżdżenie tym motorem w kółko.
Że być może to nawet było ryzykowanie życia, taka desperacja, frustracja, taki krzyk o pomoc. Ciężko powiedzieć, bo już się tego niestety nie dowiemy. A Johnny stracił, a właściwie zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. I znowu niektórzy obwiniają to wypadek, a być może był to symptom tego, że coś działo się złego wcześniej. To jest znowu ciężko powiedzieć. W każdym razie od tego wypadku zaczęła się degrengolata zupełna. Tego się inaczej nie da nawet określić. Po przewiezieniu do szpitala Johnny dwukrotnie odmówił rezonansu magnetycznego głowy, co w przypadku takiej akcji, tak pokaźnego wypadku, no jest jak najbardziej wskazane. Zadziwia mnie fakt, że oni mu tego nie zrobili tak czy siak w tym szpitalu. Rozumiem, że nie był nieprzytomny. Natomiast później miał mieć to badanie. Ponoć ojciec dwa razy go umawiał na ten rezonans i Johnny za każdym razem odmawiał. Powiedział, że absolutnie nie. Czemu? Nie wiadomo. Ojciec także twierdzi, że widząc dziwne zachowania syna, próbował go przekonać do leczenia psychiatrycznego lub jakiejkolwiek ewaluacji psychiatrycznej, natomiast także spotkał się z odmową. I to jest znowu ciekawe, dlatego że ojciec tak twierdzi, ciężko mi poddawać w wątpliwość słowa człowieka, który stracił syna. Ale z drugiej strony wiem, że przynajmniej taka jest informacja, że scjentolodzy to nie za bardzo mają po drodze ani z psychiatrią, ani z psychologią i szukają rozwiązań tam przez tą swoją religię. Być może coś się zmieniło, tak? No bo religia religią i to wszystko, co tam mówimy, zambony, czy tam, nie wiem, statku kosmicznego, co oni tam mają, to jest jedno. A być może ojcu się zmieniło i chciał ratować syna. Natomiast to jest znowu takie pytanie, tak? Czy ta scjentologia miała na to niby wpływ? Być może to, że Johnny zrezygnował z tej religii, wcale nie znaczy, że nie wierzył lub nie był pod wpływem jakichś argumentów, które były mu wpajane od dziecka. Więc to też chciałabym zaznaczyć, bo mimo wszystko może mało ludzi o tym wie. Wiadomo tylko, że Johnny wstrząsu mózgu nie miał, no bo tam przebadano go w tym szpitalu. Jakąś obronną ręką wyszedł z tego wypadku zupełnie i wrócił do swojego życia. Znaczy, w tym życiu się niewiele za bardzo działo i nie za bardzo mu to wracanie do tego życia wyszło. Jego zachowanie zaczęło być coraz bardziej irracjonalne, co zauważyli nawet znajomi. W grudniu pojawił się na zajęciach aktorskich, mówiąc uparcie z brytyjskim akcentem, co niby wszystkich zaskoczyło i mówi, że to jest takie dziwne. Znaczy, on mówi tym akcentem, to też nie był jakiś taki najlepszy ten akcent, nie podczas prób czy podczas czytania tekstu, tylko cały czas jakby. I wszyscy mówią, no tak, no ale ty nie jesteś z Wielkiej Brytanii, po co ci ten akcent? Czy tam trenujesz do czegoś? I on tak mówi, nie. Jakby sobie nie zdawał zupełnie z tego sprawy. No ale jednak trzeba przyznać, że to jest Hollywood. Tutaj wszyscy są aktorami, są aktorzy tam metodyczni, tak, którzy grają tą metodą i się próbują wczuwać zawsze w coś. Więc tak za bardzo to nikogo nie obeszło. No uważali, że dziwne, no ale to machnęli na to ręką. 3 stycznia 2012 roku miał miejsce kolejny incydent. A tuż jest taki incydent przez duże i to z gwiazdką i ze znakiem zapytania. Rano Johnny wstał, przeciągnął się, popatrzył się jak matka smaży omlety, bo zabrali go, nie wiem czy on tam spędzał święta z rodziną, a nie wiem czy scjentologowie spędzają święta jakoś. Chyba spędzają. W każdym razie on tam był u rodziny. I zobaczył, że on tam śniadanie jest przygotowywane i stwierdził, że się wybierze na krótki spacer. I się wybrał. Chwilę później dwóch mężczyzn wracało do swojego mieszkania. Gdy otworzyli drzwi, zobaczyli Johnny'ego na środku pokoju, cały czas ubranego w tą piżamę, który stwierdził, że się tam włamał, bo usłyszał płacz dziecka i przyszedł je ratować. Abstrahując od faktu, że słyszenie jakiegoś płaczącego dziecka, tak by to jeszcze nie jest powód, żeby się gdziekolwiek włamywać, bo dzieci płaczą naturalnie, niekoniecznie po to, żeby prosząc obcych ludzi, żeby się włamywać do jakichś dziwnych pomieszczeń, więc jakby tak było, to no to byłyby włamania non-stop, jak szczególnie przy jakimś małym berbeciu. No ale mniejsza z tym. W mieszkaniu nigdy nie było żadnego dziecka, to swoją drogą, więc panowie trochę zgłupieli, ale szybko musieli zareagować, bo Johnny wziął butelkę po wodzie Perrier, one są zazwyczaj szklane. I uderzył obydwu w głowy. Pac, pac. Wywiązała się szarpanina, a później już całkiem poważna walka, bo Johnny nie reagował zupełnie na zadane mu ciosy. Oni go tam tłukli, a on jakby po prostu, nie wiem, no mucha po nim chodziła, nic. I prezentował nawet taką dziwaczną, potworną wytrzymałość w tym wszystkim. Jakby się go nic nie imało.
Jednak tych dwóch chłopan w końcu przeciwko niemu, on też jakoś tam przesadnie po każdym zawodnikiem nigdy nie był, no w końcu się udało im się go sprowadzić go do parteru i przytrzymać do przyjazdu policji, no bo nam zadzwonili po policję, no bo obcy facet w piżamie stoi wam w domu i coś tam bredzi jakimś dziecku, nie? John został zaaresztowany i osadzony w areszcie zwanym Twin Towers w Los Angeles. Swoją drogą, jak pokazuję go zdjęcia z aresztowania, to nawet nie jestem pewna, z którego to jest aresztowania. Chciałabym to sprawdzić, ale trzeba tam pisać jakieś podania do szeryfa, w ogóle w trzech różnych egzemplarzach ze zdjęciem coś tam, żeby się dowiedzieć, ale to chyba nie ma większego znaczenia. To tak on tak wyglądał, on tak nie wyglądał jakoś tak przesadnie przytomnie. I tam poszedł do tego aresztu, tych Twin Towers tam siedzieć. Nie wiem, czy w ogóle widzicie pewne nawiązania do serialowej śmierci, a tą całą akcję z dzieckiem, którego nie było. Bo pojawia się teoria, że być może cała ta eskalacja agresji była wynikiem stanu psychotycznego, a ten stan psychotyczny był tam, to był spowodowany, czy współspowodowany jakimś, no nie tylko tym wypadkiem motocyklowym, bo to jest inna inszość, ale jest taka teoria, że on się może za bardzo wczuwał w te wszystkie swoje role. I może za bardzo właśnie wszedł w tego bohatera swojego, który uratował jakieś dziecko i został zadźgany. Czy fakt, że Synowie Anarchii byli serialem brutalnym i problematycznym, to była kwestia dosłowna, że on zaczął się za dużo czuć w tym momencie? No to już są znowu spekulacje, tak? No ale chciałabym to zaznaczyć. Johnemu postawiono zarzut wtargnięcia, włamania i napaści z użyciem broni, czyli całkiem poważnie. To są rzeczy, za które się idzie siedzieć do więzienia i to tak na całkiem długo. Do tego Johnny nie wniósł sprzeciwu przed względem tych zarzutów, bo można wnieść sprzeciw, że tam kłam kolą, więc on twierdził, że tam nikt nic nie kłamie. Chociaż twierdził, że działał w samoobronie. Trochę ciężko działać w samoobronie w czyimś mieszkaniu, ale on tak twierdził. I teraz pewnie myślicie, no pewnie poszedł siedzieć, nie? No nie. Niestety system w USA jest trochę taki dziwny. Niektórzy dostają 20 lat za kradzież skarpetek, a niektórzy tak potrafią wyjść z tego więzienia. Się nazywają nierówności społeczne czy coś. No ale zanim został zwolniony, bo to już taki spoiler znowu jest, że on zostanie za chwilkę zwolniony, za chwilkę wyjdzie, no to on musiał trochę w tym areszcie przesiedzieć. I jak poszedł za kraty, no bo tam musiał odczekać tam parę dni przynajmniej, to zaczęło się z nim coś dziać, coś jeszcze dziwniejszego. Bo Johnny całymi godzinami walił głową w betonową ścianę i nawet próbował skoczyć z drugiego piętra. Znaczy, no mu to nie wyszło, bo to było więzienie, ale próbował się rzucać. Oczywiście można spekulować, czy faktycznie sam bił tą głową, czy ktoś mu w tym pomagał, bo takie spekulacje też się pojawiały. Oficjalne raporty są jednak takie, że sam przedsięwziął to działanie. Nikt go jednak nie zdiagnozował, nikt go nigdzie nie zapisał, to znaczy, no nie wiem, no może go tam gdzieś skuli, żeby mniej tłukł tą głową, nie mam pojęcia. Natomiast jedyna notatka, jaka jest, z tego co ja wiem, jaka jest, że to jest to, że miał uraz głowy i że się dziwnie zachowywał. To jest wszystko, co oni stwierdzili. Więc nie wiem, być może to rzeczywiście ten areszt jest jakoś tak straszliwie przepełniony, tam jest jakiś, nie wiem, jeden psychiatra dochodzący, nie wiem, na tysiące więźniów i za bardzo nie ma na to czasu, zresztą tam też nie był przesadnie długo, ale nie ma żadnej diagnozy. I nie wiem, czy mu zrobili rezonans magnetyczny, bo on tego rezonansu nie chciał wcześniej, więc chyba teraz też mu nie zrobili, no bo w więzieniu jakoś tak, czy w areszcie, no to tak ktoś nie robi jakoś tak minnie, czy ktoś chce, czy nie chce. Więc właściwie nie wiemy, co mu się stało. On po prostu walił tą głową cały czas i chciał się gdzieś rzucać. Znaczy, abstrahując od tego, że psychiatria, bo tak mówię, że tak mówiłam, że może jeden psychiatra dochodzący, czy coś, ale musimy pamiętać o tym, że wbrew ogólnie panującej opinii, to psychiatria w tym kraju leży. Może nie tak, że leży w sensie samego poziomu, bo jest całkiem na niezłym poziomie. Problem polega na tym, na jej dostępności. Znaczy na dostępie do jakiejś opieki psychologicznej to jeszcze, ale psychiatrycznej. A już szczególnie, jak to jest jakiś taki, no nie ma jakiegoś wyroku przymuszającego, tak? On nie został skazany za nic, tylko sobie siedział w areszcie. Ile teraz jest łóżek na oddziałach zamkniętych na cały kraj? 60 tysięcy? Jakoś tak? Może nawet mniej? Na 400-milionowy kraj? Więc fajnie się mówi, że trzeba było pomóc, że trzeba było zamknąć, bo czasami pojawiają się takie głosy, dlaczego ktoś nie trafił do ośrodka zamkniętego, dlaczego ktoś nie trafił na obserwację. Tylko pytanie, gdzie? Znaczy, nie mówię, że nie ma żadnych jakichś takich ekskluzywnych ośrodków, coś tam, że nie ma jakichś ośrodków dla ludzi wybitnie niebezpiecznych, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi
pozostaje bez opieki, bo naprawdę nie ma co z nimi zrobić. W sensie fizycznie nie ma co z nimi zrobić, tak? No oni są tam, może jest jakaś obserwacja i później są wysyłani do domu. Więc ona była jakaś obserwacja w areszcie. No i on w końcu wyjdzie. No ale to już przecież gwiazda była, powiecie. Znaczy no gwiazda, no to ona nie był jakiś taki szary robaczek, jakiś tam zwykły. Tylko taki trochę celebryta. No, zgadza się, no był, owszem. Ale on też jakiś milionów na tym wszystkim nie zarobił. To znaczy on zarobił całkiem nieźle, na tyle, żeby funkcjonować i nie musieć się przesadnie martwić o jakieś takie sprawy codzienne, przynajmniej przez jakiś czas. Ale to nie było tak, że on za rolę dochodzącą, no bo to nie była główna rola, i to tylko przez 2 sezony on tam był, on tam zbił jakąś niesamowitą fortunę. Mogliby się Państwo zdziwić, jakie tam są zarobki w tym Hollywood, jak się nie ma takiego dość wysokiego statusu, naprawdę takiej gwiazdy. Nie, że biedę klepią znowu, że nie znowu, że jakieś kamieniołomy i odrywają, nie wiem, korzonki od papryk, jak po prostu ważą je gdzieś tam na wadze, jak robią zakupy, no bo aż tak to źle to też nie jest. Ale to nie jest takie Eldorado, jak kiedyś było. Więc tam bardzo dużo aktorów, którzy właśnie grają takie mniejsze role, to oni się stresują tym, czy oni mają za 2 czy 3 miesiące jak czymś zapłacić. Więc to wcale nie jest takie... No wcale nie jest takie proste. Oczywiście nadzieja jest taka, że dojdziemy do takiego poziomu, że będą nam płacić miliony za role filmowe, nie będziemy musieli się niczym martwić, więc to jest nadzieja. Ale sporo z tych aktorów żyje na całkiem normalnym poziomie, powiedziałabym. Znaczy normalnym amerykańskim poziomie, albo nawet niższym niż normalny amerykański poziom. W każdym razie ojciec po 8 dniach wpłaca kaucję, wyciąga tego chłopaka, który no jest w takim stanie, w jakim jest, i zabiera go do rodzinnego domu. Jego siostra Anna wspomina, że Johnny był cały poobijany, miał przekrwione oczy, bo ten cały cement tam, który on się walił tą głową, to mu tam na twarz dobrze nie podziałał. I w dodatku miał cały czas takie odruchy, że nie chciał, żeby ktokolwiek go dotykał i ogólnie nie dopuszczał ludzi dookoła siebie. Bo jakiś taki, zostaw mnie w spokoju. Okazało się wtedy, że stał się bardzo wrażliwy na światło. Tak wrażliwy, że w kółko włączał rodzicom korki w domu, bo nie mógł znieść żadnego źródła światła. Że po prostu, nie wiem, jakby działało to jak płachta na byka. Znaczy, nie wiem, na jakim poziomie to było, no ale jak wyłączał te korki, to znam, że nawet najmniejsza lampka go tam denerwowała. Ciekawe, jak on tutaj Kalifornii wytrzymał, gdzie jest zawsze jasno. Znaczy jasno, tam jest, tam słońce świeci, bije po oczach non-stop. W każdym razie, dalej żadnego rezonansu. Dalej żadny dialog, diagnozy, za bardzo leków tam też nie ma, jedziemy dalej. 10 lutego 2012 roku, czyli jakieś to 5 tygodni, jakoś tak, po tej całej poprzedniej akcji i po tym całym więzieniu, Johnny pałętał się gdzieś na bulwarze i wszedł sobie do lodziarni. No, miał prawo wejść, tak? Sam tam był. Tam się wdał w taką miłą i całkiem sympatyczną dyskusję z pewną rodziną, zupełnie sobie nieznajomą. No więc tam sobie tam pogadali, coś tam o czymś, nie wiem, o czym oni sobie gadali. Wszystko szło całkiem nieźle i ta para, oni chyba para z dzieckiem czy z dziećmi, bo no i stwierdzili, że oni, no nie wiem, zjedli te lody, czy stwierdzili, że już nie chcą iść tych lodów, nieważne. W każdym razie wyszli z tego lokalu i Johnny nagle za nimi pobiegł i uderzył mężczyznę w głowę. Trafił go w głowę, ale chodziło to tak w przenośni, to trafił fatalnie, bo ów mężczyzna był oficerem policji. Z tym, że akurat miał dzień wolny. No więc oczywiście znowu służby przyjechały, znowu w kajdanki, ale tym razem Johnny nie udzielił żadnego wyjaśnienia, bo wcześniej to się jeszcze tłumaczył, że tam jakieś dziecko, że coś tam, że obrona własna, a teraz to już w ogóle zero informacji. Tu trzeba jeszcze dodać, że jego krąg znajomych, jakiś krąg znajomych on miał, tak? Zupełnie się nie orientowało, co się z tym 28-letnim chłopakiem dzieje. Bo jak nie wiem, czy zaznaczam, to on ma 28 lat w tym momencie. Znaczy przyjaciele to może nie są przyjaciółmi. Znaczy tam ludzie są bardzo zajęci w tym Los Angeles ogólnie, więc może nie mieli czasu. Wiem, że rodzina tam się starała mieć na niego oko, no ale to jest dorosły chłopak, no więc jakby mógł sobie cały czas gdzieś tam wyjść, gdzieś tam przebywać. Jak się w końcu ci przyjaciele dowiedzą, to spłynie na nich szok ciemny i mroczny jak melasa szatana, bo wszyscy uważali go za człowieka mało konfliktowego i o bardzo pesymistycznej wizji świata. Niestety świat miał dla Johnny'ego nieco inne plany. Więc nie wiem, czy ta wizja była taka, że on tak naprawdę był taki miły, grzeczny, niekonfliktowy wcześniej, zazwyczaj, jak długo ci ludzie go znali, bo to też ciężko powiedzieć. W każdym razie,
Znowu kraty, no bo tam zaatakował tego oficera policji, tak? Znowu kraty, znowu ojciec płacił kaucję, 20 tysięcy dolarów. Nie wiem, czy 20 tysięcy dolarów to była kaucja wpłacona czy zasądzona, bo tam z tego co pamiętam, to jak oni zasądzają kaucję, na przykład mówią milion dolarów, to się wpłaca chyba tylko 10%. Więc nie wiem, czy była zasądzona 20 tysięcy, to wtedy musiałby wpłacić 2. W każdym razie ojciec go znowu wyciąga. I Johnny wychodzi na wolność. Wiadomo, że czeka go proces, bo to jest jasne, tak? On nie to, że on tam wychodzi, już nie ma żadnego, wszystko jest pozamiatane i proszę sobie iść. Natomiast no, nie jest w więzieniu, tak? Nie jest w areszcie. Nikt go nie zatrzymuje, nikt go nie bada. On był w bardzo niewyraźnym stanie już wtedy, jak się można było domyślać. Kilka dni później była taka akcja, że on wszedł w ubraniu do oceanu i musiał być hospitalizowany, bo ze względu na hipotermię. Więc, znaczy, ja wiem, jak tego się słucha, to myślicie, no dobra, no ale ta rodzina, to nie mogła tak jakoś przedsięwziąć, no ale co miała go zamknąć w domu? Nawet jak go mogła zamknąć w domu, to on się mógł wymknąć z domu, tak? No tam, to oni mieli tam trójkę, czyli to dwójka dorosłego rodzeństwa, a ci rodzice, to wcale nie jest tak łatwo upilnować młodego chłopaka. Być może on też miał takie dni, że wydawało się, że wszystko jest lepiej i że można go zostawić samego. No jak go zostawiali samego, bo ojciec mówił, że oni go mieli na oku, starali się go mieć na oku, że niby oni jego przyjaciele Johnego starali się go mieć na oku. No ale to wiadomo, że to jest bardzo ciężkie tak naprawdę. Więc w każdym razie, kiedy go nie mieli na oku, no to miała jeszcze była ta akcja z tym oceanem. I jeszcze jest taka sytuacja, że inne źródła podają, a właściwie jedno źródło podaje, że gdzieś tam była próba samobójcza. Nie wiem, czy wliczają to w ten, czy wliczają ten ocean w tą próbę samobójczą, czy to jest to, czy jeszcze coś tam dodatkowo było. Nikt chłopaka na obserwacji nie zatrzymał, wybitnie opieki nie było, za kratkami go nie przetrzymali, chociaż nie wiem, to może tak, może to akurat był dobry plan, żeby go nie przetrzymywać za tymi kratkami, bo tam to niekoniecznie zdrowe rozwiązanie było, biorąc pod uwagę to całe tam walenie głową i tak dalej, i tak dalej. 18 lutego 2012 roku, więc 8 dni po tej lodziarni, że w międzyczasie ten ocean tam był, pani Merkel, jakaś tam se pani Merkel mieszka, tak? I ona zauważa Johnego, tego chłopaka, którego jest jej kompletnie nieznany, stojącego pod jej chałupą i wpatrującego się w jej okna. Czy on się tam przechadzał i tak dalej. No mówię, jakiś taki dziwny indywiduum, rozczuchrany, taki blondyn. No ale to jest w końcu Los Angeles, tak? No bo to więc ona na samym początku nie zwracano tu przesadnie uwagi. Ale w pewnym momencie Johnny podchodzi do jednego z jej okien i zaczyna próbować je otwierać. I tam skrobie. Ona mu próbuje przeszkodzić, mówi, co pan robi w ogóle? A ten nic, tylko skrobie. I tam dłubie po tej framudze. No więc ona zadzwoniła po policję. Przyjechała policja, już nie wiem który raz w ciągu ostatnich kilku tygodni, a ten się zaczął tłumaczyć, że on szuka swojego kolegi Boba. I jest w ogóle świetnym znajomym tej pani. I to jest żaden problem, że to jest tak normalne, że oni po prostu, on czasami po prostu do niej przychodzi, szukając Boba, otwiera jej okna. Ona mówi, że to jest nieprawda, że ja tego człowieka nigdy w życiu na oczy nie widziała. I że go proszę go tam, w ogóle go nie znam i proszę go zabrać. No i go zabrali. Oczywiście poszło oskarżenie o włamanie. On się znowu nie sprzeciwił. No i trzeba byłoby się zacząć przygotowywać do procesu. Oni go tam zaaresztowali, tak? Więc jakby to była sytuacja taka, że jego prawnik, no bo on w końcu miał prawnika, tak? No i ten prawnik za bardzo nie wiedział, co z nim zrobić. Znaczy, rolą prawnika było to, żeby on nie poszedł do więzienia, tak? No ale prawnik nie jest jego niańką, nie jest jego rodziną, nie jest jego lekarzem. W każdym razie ten prawnik, próbując zrobić wszystko, no bo tu już kilka sytuacji jest, tak? No tam, my mówimy o procesie cały czas, jeżeli chodzi o tych dwóch facetów i tego, to dziecko, co nie istniało. To cały czas się przygotowujemy do tego procesu. A on cały czas sobie grabi więcej, tych procesów będzie więcej, tak? O ile oczywiście zarzuty nie zostaną wycofane. Nawet nie wiem, czy zostały wycofane, czy nie. Mniejsza z tym. W każdym razie to jego prawnik proponował mu odwyk, co ciekawe, odwyk od substancji typu marihuana. I Johnny to wyśmiał. I myślę, że sporo ludzi dostaje takiego dziwnego zwrotu myślowego. To są odwyki od marihuany? Podobno są. W każdym razie to miało być w takim ośrodku, takim ładnym dla takich celebrytów i gwiazd w ogóle, gdzie są konie, pierdololo, yoga i w ogóle tam znani ludzie się kurują na różne odwyki, czy w ogóle robią sobie przerwę od życia i rzeczywistości, nie? No i prawnik pomyślał sobie, że to byłby taka niezła umowa z prokuraturą, że oni go tam wyślą, tak? On tam będzie siedział przez jakiś czas, konkretny czas,
jakoś na to się pieniądze znajdą, rozumiem, że na to pieniądze by były, i on uniknie więzienia. Bo z tego, co rozumiem, to był jakiś taki wybieg, że jak to nie była jakaś tam wielka zbrodnia, to można było się tak wykłonkolić jako celebryta. W każdym razie przewieziono Johnego do tego ośrodka 23 maja 2012 roku, no bo do 23 maja był w areszcie. Ale Johnny nie miał najmniejszej ochoty iść na układ z prokuraturą i spędzić w tym ośrodku kilka lat. Bo tam były jakieś obowiązkowe spotkania, medytacja, godzina policyjna, tam była jakaś konkretna godzina, o której trzeba być w łóżku być. I ja mi się to nie podobało zupełnie, że tam za bardzo tam wolności nie ma. Znaczy, no wielkiej wolności nie ma, no ale to chyba na pewno większa wolność niż w więzieniu. Ale on, nie, ja nie chcę żadnych koni, ja chcę proces, bo jestem niewinny. Bo to była obrona własna. Później była próba przez tego prawnika zainicjowana, z tego co ja wiem, żeby poszedł odwyk alkoholowy. Znaczy, cały cyrk polega na tym, że on nie był uzależniony od niczego, że on teoretycznie nic nie brał, przynajmniej w teorii, tak? Że on nie miał nic wspólnego z narkotykami i alkoholem i oni go chcieli wrzucić na jakiś odwyk, na który on miałby się odwykać z czegoś, czego nie brał, po to, żeby uniknąć więzienia. Więc mam nadzieję, że nadążacie, bo to jest takie trochę pogięte. Czy on w międzyczasie zaczął pić, albo czy coś takiego? No to nie wiem. John się upierał, że nie, że on nie tyka takich rzeczy. No więc jakikolwiek układ prokuratora nie miał racji bytu, niestety, na tym etapie, bo był uparty. I znaczy te odwyki, bo ten odwyk, na którym miał tam pojechać, znaczy on tam był przez jakiś czas, to on tam, ta była taka, ta umowa z prokuraturą potencjalna była taka, że on tam miał spędzić chyba ze 2 lata. Więc to jest taka forma jakiegoś ośrodka zamkniętego. Czy tam by ktoś był się nim zajął bardziej, coś mu przepisał, zrobił mu jakąś diagnozę. Chyba większe szanse niż gdziekolwiek indziej. Może na to liczył ojciec, może na to liczył jego prawnik. W więzieniu groziły mu lata, znowu, a tam troszeczkę opieka jest mimo wszystko inna. Ale się Johnny kompletnie nie przemiał. Ogólnie w ogóle później to on zwolnił tego prawnika, bo uważał, że to jest straszne, że po prostu jakiś człowiek, on sobie nie wyobraża, żeby reprezentował go człowiek, który nie wierzy w jego niewinność. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Prawnik nie od tego jest, żeby wierzyć albo nie wierzyć, bo to nie wiem, no to nie jest ksiądz, czy tam jakiś przewodnik duchowy, tylko on jest od tego, żeby cię wybronić. Co on tam sobie myśli, to jest inna sprawa. A zwykle oni się starają chyba, znaczy nie wiem, jak tu jest jakiś prawnik na sali, to niech się wypowie, czy to jest jakieś bardzo istotne, czy ktoś wierzy albo nie wierzy w niewinność. Jaka jest, jaka, czy linia obrony się nieco zmienia. W każdym razie, siedząc w tym ośrodku, a to dokładnie było Ridgeview Ranch, to tak się nazywa ten ośrodek, on pisał pamiętniczki. W lipcu 2012 roku zanotował: czułem się dziś bardziej kompletny. Bardziej kompletny, jakby części mnie zostały skradzione we śnie i rozrzucone po całym świecie, a teraz zaczęły wracać. Jestem teraz bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek. Zmierzę się z tym, kim jestem. Zmierzę się z tym, czym byłem. No i tak się zmierzył, zaczął się proces. A to było tak, że on był najpierw w areszcie, przewieziono tam, od lutego mniej więcej, przewieziono go do tego ośrodka, tak? I z tego ośrodka przywieziono go do procesu. To jest na proces. To jest dość istotne. Więc to jest ten proces o tych dwóch facetów i to dziecko, którego nie było. 8 sierpnia 2012 roku stał się cud. Stał się cud na procesie. Bo wyszło w sumie na jego. Dlatego, że cała ta rozmowa była, że on ma w tym ośrodku mieć 2 lata, coś tam. A podczas procesu zasądzono mu tylko rok kary więzienia, z czego już właściwie uznano, że to, co tam odsiedział, to mu zaliczono na poczet kary i kwotę $245 odszkodowania. Z sali rozpraw przewieziono go do więzienia, nie wiem, czy do aresztu, czy do więzienia, gdzieś go tam przewieziono, tak, za kraty, nie z powrotem do Gorancza. I miał być wypuszczony za kilka dni. No, ale to nie wyszło. I wypuszczono chyba go 21 września 2012 roku. Czyli w sumie po 6 miesięcy po ostatniej aferze za oknem, jakoś tak. Więc on też trochę odsiedział. I on wychodzi na wolność, bo było przepełnienie w więzieniu i stwierdzi, że mogą go puścić, bo on nie stanowi żadnego zagrożenia dla społeczeństwa. Haha, bardzo smutne, haha. I to, co odsiedział, to mu zaliczyli na poczet kary i powiedzieli, że może sobie iść.
zmieniając mu wyrok chyba na 3 lata zawiasów. Więc wyszło na niego w takim znaczeniu, że zamiast siedzieć 2 lata w jakimś ośrodku z końmi i sesjami jogi, to właściwie no, tutaj kilka miesięcy i on mógł sobie już pójść i żyć własnym życiem. Natomiast w momencie, kiedy go wypuszczano, to jego kurator wysmażył opinię, że jest bardzo zaniepokojony, bo chłopak jest zaburzony, może stanowić zagrożenie dla swojego otoczenia, a w ogóle, że jest jakiś, że ma jakieś uzależnienie od jakichś pigułek. Jakich pigułek? Nie wiemy. Bo narracja w mediach jest taka, że on narkotyków nie tykał, więc chyba jednak tykał. Więc to właśnie to jest ten problem czasami ze znanymi ludźmi, że jest ten, że jest ta cała otoczka tego imidżu, tego całego wrażenia, że ona jest chroniona i mówi się, jest czasami takich dużo jest przekłamań, bo jakby to był właśnie jakiś taki szary człowieczek, to by się tam nikt nie bawił o jego prywatność i dobre imię, tylko by od razu powiedzieli, co brał. A tutaj nie wiadomo. Nie to, że jestem jakimś tam wielkim fanem podawania dokładnie wszystkich danych i informacji z czyjego życia i wchodzenia komuś prywatnie w życie i uzależnienia, bo to jest jakaś tam czyjaś prywatna sprawa oczywiście, no ale mówimy tutaj o jakby no sprawie kryminalnej, tak? No więc staramy się to spojrzeć we wszystkich kątów i jest to problematyczne, kiedy źródła mówią, on nic nie brał, nic nie pił, nic nie zażywał, tylko herbatka i Dostojewski, a z drugiej strony odwyki, a z jednej strony no właściwie no był święty, że on tylko, nie wiem, sałatę z pomidorem, a z drugiej strony kurator mówi jakieś pigułki, więc jakbyśmy się mogli zdecydować, to by na pewno pomogło. Być może na przykład to jest powód, tak sobie deliberuję już osobiście, że może on dlatego odmawia jakichś takichkolwiek testów medycznych, znaczy jak coś mu tam zrobili, tak? No więc nie wiem, no wyniki krwi, cokolwiek, no jakąś tam morfologię może mu zrobili, bo może się bał, że coś wyjdzie. Może to był ten powód. Chociaż nie wiem, czy rezonans mógłby pokazać jakieś, nie wiem, jakieś uzależnienia od czegokolwiek. Chyba nie bardzo. Znaczy, nie wiem, nie jestem lekarzem. Może ktoś się z misiów wypowie. W każdym razie Johnny wychodzi z więzienia. 21 września 2012 roku. On był w strasznym stanie. Miał problemy z pamięcią, nie bardzo ogarniał, co się dzieje. Czasami mówił zupełnie od rzeczy, więc nie nadawał się za bardzo do takiego funkcjonowania samodzielnego. Ponoć był też całkowicie załamany. W więzieniu, i to jest ciekawe, w więzieniu podawano mu Zyprex i Ablifi, to są takie leki na schizofrenię oraz zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Ale on unikał połykania tych leków, zatrzymując je w buzi pod językiem. Efektem czego to nie przyniosło żadnych efektów, a facet był wrakiem człowieka. Natomiast oni mu te leki podawali w więzieniu, ale bez diagnozy. Więc nie wiem. Stwierdził, że on się jakoś dziwnie zachowuje, to mu coś dadzą, jakby może no ciężko jest czasami tego typu schorzenia, no to wymaga jakiejś rozmowy z pacjentem i tak dalej, on nie za bardzo chciał z kimkolwiek rozmawiać, nie za bardzo chciał jakby szukać pomocy tego typu, no to ciężko byłoby go zdiagnozować chyba po samych objawach, nie wiem, fizycznych. Natomiast to coś mu tam przypisywano, nie wiem, może żeby się uspokoił, nie wiem. Najgorsze w tym wszystkim było jednak to, no, że pomimo leków, tego wszystkiego, no, jasnej diagnozy nie było i to martwiło całą jego rodzinę. I później wszystkich innych zacznie martwić. Schizofrenia? No, 28 lat, ciężkie przejścia, taki nawet trochę książkowy przykład z tego, co czytałam, że to się bardzo często w tym wieku jakoś tak się potrafi zacząć objawiać. Być może znowu ten wypadek motocyklowy i coś się zaczęło przestać składać. No bo ten wypadek motocyklowy to był tak półtora roku wcześniej i jakby zaczęły się jakieś takie już jazdy takie poważne. Uszkodzenie głowy podczas takiego wypadku może sprawić, że odezwą się jakieś takie ciemne moce, no ale no John nic stwierdzonego nie miał. Ta wrażliwość na światło to jeszcze jakby można to podciągnąć, no ale to było na tyle. Nikt nie leczył na to uszkodzenie. On wstrząsu mózgu nie miał, tak? No, rezonansu odmawiał, no więc no, bądź mądry i pisz wiersze. Pierwszą noc po wyjściu Johnny spędził w hotelu, więc nawet nie w domu rodziny, więc chyba nawet nie wiem, czy oni go nie chcieli z tym domu rodziny, nie wiem, o co chodziło. Każdy noc spędził w hotelu Los Feliz Hotel. To była niedziela.
Michael się trochę tym synem zajął, poszli na zakupy, żeby mu tam kupić nowe ciuchy i nawet odebrali motocykl Triumfa, żeby on miał czym jeździć. Chociaż trochę podziwiam tego ojca, bo mnie by matka wydziedziczyła, jakbym chciała na motor wsiąść po czymś takim, znaczy po takim wypadku, po tym wszystkim, no ale nieważne, no musiał mieć jakiś środek transportu, to jest mu wszystko Los Angeles. Ale to jest takie właśnie trochę dziwne, że po tym wszystkim jakby nie przyjęto go do tego domu rodzinnego. Jakby powiedzieli, że on będzie mieszkał se sam, więc pierwszą noc spędził sam w hotelu po tym wszystkim. W każdym razie no, ojciec stwierdził, że on pomoże temu chłopakowi, temu swojemu synowi zacząć nowy rozdział życia, więc jakby tam wziął go na zakupy, coś tam. No ale ten rozdział życia będzie niestety dramatycznie krótki. Bo ojciec popełnił wtedy straszny błąd. Myślę, że do dzisiaj sobie nie potrafię tego wybaczyć. Niezależnie od tego, co mówi. Nie wiem, czy mówię, bał się zabrać syna do domu? No bo to wcale nie jest takie proste, no bo on miał napad agresji, Johnny. Więc jakby może tam się działy jakieś takie rzeczy, które ojciec się po prostu bał. Mimo wszystko żona, no oni też nie są jakby, nie, oni też nie byli najmłodsi, więc może chciał chronić wszystkich naraz. W każdym razie, no nie zabrał go do domu, no ale młodzian się nie pali do tego, żeby pójść do jakiegokolwiek ośrodka. Nie chce się na to zgodzić. Więc znalazł mu miejsce w tak zwanej Writer's Villa, czyli w tej willi pisarzy, o której mówiliśmy. No więc czym była ta Writer's Villa? Bo to jest chyba dość istotne i trzeba o tym troszeczkę powiedzieć i opowiedzieć o tym, kto tą willę założył, kto tam bywał i dlaczego ojciec stwierdził, że to jest w sumie taki, no nie najgorszy pomysł. Położona na 3605 Laurie Road w Los Feliz, piękna i obszerna posiadłość, no 5 pokoi i domek gościnny, ale to duża posiadłość. Była swego rodzaju schronieniem dla niespokojnych dusz Hollywood, które szukały tylko pokoju, jakiegoś miejsca, kąta do spania, ale także kontaktu z ludźmi sobie podobnymi. Pomieszkiwali tu Val Kilmer i Chris Parnell, by wymienić tylko te dwa nazwiska, ale przede wszystkim gro rezydentów stanowili aktorzy, scenarzyści, pisarze, a także ludzie dookoła całego filmowego świata, którzy albo poszukiwali inspiracji do swojej działalności, oddechu, albo po prostu kreatywnego kąta takiego do spania. Oczywiście, jak to z kreatywnymi miejscami bywa, zwykle pyszniło się tam od imprez, towarzyskich spotkań i wszelkiego rodzaju przeplatanek, a w odwiedziny wpadali mniej lub bardziej znani goście, jak choćby George Clooney. Jak się można domyśleć, rotacja była tam dość spora. Ludzie zostawali parę miesięcy, no lat, góra chyba. I albo szli na swoje odnosząc sukces, albo go nie odnosząc i wracając pod podwiniętym ogonem tam gdzieś do domu czy w swoje strony. Trochę taki akademik dla artystów. Nie wiem, no Airbnb. Trochę ciężko inaczej to wyjaśnić. Co jest sobie tam można było tam? Oczywiście, no nie można tam było przyjść z ulicy. Tam trzeba było być zarekomendowanym. Trzeba było coś zrobić. Trzeba było znanym być w tym samym środowisku. Właścicielką willi i patronką tych niespokojnych dusz była Catherine Elvira Davis, zwana panną Katie, Miss Katie, która urodziła się 19 listopada 1930 roku w Dallas w Teksasie pod panińskim nazwiskiem Chabot. 20 lat później, w 1950 roku, przeprowadziła się do Kalifornii, rozpoczynając studia na Uniwersytecie Los Angeles, a po dyplomie pracowała jako redaktorka i edytorka. Zresztą nawet coś tam pisała ona w ostatnim roku swojego życia, zaczęła pisać powieść. No, chyba biografię, czy powieść biograficzną, coś tam zaczęła takiego pisać. Niedługo później, po zakończeniu tych studiów, Catherine wyszła za mąż za Jamesa H. Davisa, a w 1958 powitała na świecie córkę. Wtedy też mniej więcej w tych latach, nie wiem czy dokładnie w 58, czy troszeczkę wcześniej, państwo Davis zdecydowali się nabyć tą piękną posiadłość. Małżeństwo jednak nie przetrwało próby czasu i w latach 80. Miss Katie była już rozwódką, a córka dawno wyfrunęła z rodzinnego gniazda. Wtedy też Miss Katie zdecydowała zmienić nieco profil swojej działalności. No, redaktorstwo, edytorstwo i inne takie rzeczy to może nie jest najbardziej przynosząca pieniądze działalność, niestety. W każdym razie rozpoczęła karierę agentki nieruchomości, urzeczając właśnie pokój w swoim domu przeróżnym gwiazdom i majątnym klientom, którzy znajdowali się
jakby to powiedzieć, no pomiędzy domami, tak? Więc ona jakby sprzedawała nieruchomości wysokiej klasy, to jak tam ktoś przeprowadzał się, czy przyjechał trochę wcześniej, a to trzeba było załatwić tą całą papierkologię, no to ona ich przyjmowała, no bo ona mieszkała sama, z mężem się rozwiodła, córka już była gdzieś, więc było jej może trochę smutno i tak przynajmniej miała jakieś towarzystwo. I bardzo jej się to podobało. W pewnym momencie ta właśnie, ta gościna wyewoluowała właśnie do troszeczkę do takiego hotelu, trochę pensjonatu dla aktorów, reżyserów i jasne pisarzy. A za takiego właśnie wzywał się Johnny, gdzie Miss Katie królowała jako łagodna i opiekuńcza, troszeczkę przyszywana ciocia, troszeczkę babcia tych wszystkich artystów. Ona ich miała pod swoimi skrzydłami. I przedstawiała ich sobie, cieszyła się, że ona w tym gronie jest, wśród młodych, ambitnych ludzi. Wszyscy sobie ją bardzo cenili, nie tylko za wspaniałe przyjęcia, które organizowała, no bo tam przyjęcia, no... mimo swojego wieku, zdaje się, że to przyjęcia uwielbiała chadzać i organizować. Ale z jej uczynność takie po prostu zwykłe ludzkie dobro, że potrafiła pocieszyć, pogadać, pozastanawiać się nad ciężkim losem artysty, który zwykle jest ciężki, a chętnie gościła u siebie artystów takich trochę połamanych, czy to po jakichś przejściach, a to po jakichś rozstaniach, zawsze częstując pysznym śniadaniem i dobrym słowem. Więc taka, no, taka dobra ciocia. Nic dziwnego, że wieść o jej gościnie rozniosła się szeroko i gości, zarówno takich, którzy chcieli wynająć pokój, jak i takich, którzy chcieli po prostu przebywać w towarzystwie, zaczęło przebywać. Trzeba dodać, że Writers Villa nie była organizacją charytatywną. Absolutnie nie. Dobroć dobrocią, ale trzeba było za to zapłacić i miesięczny koszt wahał się od $1,650 do 3000. A to jest naprawdę spora suma, bo mówimy tu o kosztach sprzed ponad 10 lat. No teraz to za 1650, no to w Los Angeles się niewiele wynajmie, nawet kawalerki się nie wynajmie chyba. Trzeba byłoby się bardzo postarać, żeby chyba wynająć, ale za 3 koła to już tak. A ta cena to się wliczał pokój z łazienką, ale kuchnia, salon i tam patio, czy tam dostęp do ogrodu, to już by wspólne. Więc to była taka dość wysoka stawka. To nie była jakoś tam... to było wspieranie artystów, ale to nie było wspieranie biednych artystów. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Więc drogo, za plus można powiedzieć, że Miss Katie miała kota, czy jego, którego uwielbiała, więc można było pomiziać tego kota. Więc dalej drogo, ale przynajmniej kot. Nieważne. John zapytał tatę, bo to jak to się stało, że on tam w ogóle trafił, więc on zapytał ojca, czy udałoby się tam załatwić miejsce. Więc Michael się niestety zgodził, więc to nie było tak, że to była inicjatywa ojca, tylko to John wyszedł z tą inicjatywą. Być może rodzice stwierdził, że tam będzie najlepsze rozwiązanie dla jego potomka, zmiana klimatu, spotkanie z ciekawymi, ambitnymi ludźmi. On tam mówił, że być może to jest znane otoczenie, że tam jest w miarę spokojnie, bo tam wszyscy sobie siedzą, piją tą kawkę, tam gadają, więc to może na niego lepiej wpłynie. I niestety ojciec, no bo ojciec tam pogadał z Miss Katie, ale oczywiście, natomiast on jej nie powiedział o problemach, znaczy, czy o problemach prawnych jej nie powiedział, może jej coś tam wspomniał, natomiast nie powiedział jej o problemach życiowych. On nie powiedział, w jakim stanie jest Johnny zupełnie. Jakże o tych napadach agresji, o tych jakichś dziwnych akcjach. Ona o tym nic nie wiedziała. A ona go oczywiście znała jako tego miłego, spokojnego chłopaka, więc nie miała nic przeciwko. Co więcej, przygotowała mu ten sam pokój, który zamawiał poprzednio, ten Red Suite, na pierwszym piętrze. Więc może ojciec poprosił, może coś tam wspomniał. Natomiast wiem, że ona nie miała tam pełnej informacji, co się z tym Johnnym dzieje. No niby... Nie musiała mieć, no bo to nie ma obowiązku, żeby właścicielce mieszkania mówić o wszystkich waszych problemach zdrowotnych. Ale z drugiej strony, być może też ten ojciec się bał, że jak on jej wszystko powie, to ona powie nie. Ale miała pełne prawo powiedzieć nie. No fakt faktem, że Johnny się miał wprowadzić. On się wprowadził w poniedziałek. I tam jak właśnie w ten poniedziałek, to ojciec do niego zadzwonił, żeby się zapytać, jak tam przeprowadzka, czy wszystko w porządku. I Johnny był do niego bardzo oschły na samym początku. No, czego chcesz? Tak odebrał ten telefon. Po krótkiej rozmowie on się jakby trochę uspokoił i zaczął tam jakoś bardziej być responsywny. No i właściwie tam z tej rozmowy wiele więcej nie wyniknęło. Tylko on na samym początku był jakiś taki poddenerwowany. No i to był ostatni moment, kiedy ojciec z synem rozmawiali, niestety.
Znaczy, tato trochę stwierdził, że pewnie chłopak jest zestresowany, bo to więzienie, ten proces, to wszystko, więc ma pełne prawo być trochę taki poirytowany i że mu po prostu to wszystko przejdzie. No ale mu nie przeszło. I to właśnie największy dramat tej całej sytuacji zaczyna. Nie mam żadnych wielkich informacji na temat tego, co się działo przez kolejne dwa dni, kiedy John tam przebywał. Wiem, że miał spięcie z właścicielką, Miss Katie, znowu te korki, bo zamiast zgasić światło, jak normalny człowiek, to po prostu on wyłączał korki w całym mieszkaniu. No i ona mu powiedziała, że no wszystko fajnie, ale pan nie jest tutaj sam, więc no ja też bym chciała jakieś światło mieć, tak? Więc jakby proszę tego nie robić. I oni się tam pokłócili, ale nie wiem, czy to była jakaś wielka kłótnia, tylko po prostu było jakieś tam spięcie. Nadchodzi 26 września 2012 roku, środa. Zajrzałam do kalendarza, żeby sprawdzić. I tam była taka rymowanka. To jest taki kalendarz online z dniami tygodnia, z poprzednich lat. Miałam sobie sprawdzić, jaki to jest dzień i tak dalej, i tak dalej. Tam była taka rymowanka. We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima dla ludziom we znaki. Na 26 września. Nie wiem, po co to wam, ale stwierdziłam, że wam przytoczę tę rymowankę. Jakie tłuste ptaki w ogóle. Nieistotne. Teraz będzie dość skomplikowanie, bo całość jest pogmatwana i trochę się łatwo pogubić. I to nie dlatego, że tłuste ptaki. Około 10:30 rano Johnny w dodatku z nagim torsem, co może nie jest takie dziwne, bo to Kalifornia, gapi się na dom sąsiadów przez jakieś 15 minut. Co sąsiedzi zauważają. Ja wiem, że Los Angeles jest dziwne, no ale to zauważają. W każdym razie w pewnym momencie on się puka do drzwi i się przedstawia. Cześć, jestem Johnny, jestem waszym nowym sąsiadem. To jest trochę niepotrzebne, bo już tym sąsiadem w końcu był wcześniej. A po drugie, co to kogo obchodzi? To ja wiem, że to amerykańskie filmy nam mówią, że tak się chodzi i się puka i mówi dzień dobry, ja tu jestem nowym sąsiadem, coś tam. Nie wiem, ile razy zmieniałam to mieszkanie, ale no, myślę, że około 10 i nikt do mnie nigdy nie zapukał, ja też do nikogo nigdy nie zapukałam, więc to jest chyba tylko na filmach. Może tak kiedyś było, nie wiem, w latach, nie wiem, 50. czy 60., że się chodziło i stukało do ludzi i się oznajmiało swoją egzystencję. Teraz tego się nie robi, więc to było dziwne. Drzwi otworzył mu Dan Blackburn, to właściciel tego domu, pracujący dla NBC, chyba dokładnie dla newsroomu NBC. I on go mierzy trochę tego chłopaka, tym takim podejrzliwym spojrzeniem, no ale więc mu mówi, no miło pana poznać, nie? No fajnie. A co Johnny w ogóle nic nie mówi, tylko się na niego patrzy. Przez chwilę się patrzy, po czym się odwraca napięcie i odchodzi. A Dan Blackburn myśli sobie, no dziwak jakiś, nie? No ale wraca do swoich zajęć. Myśli sobie, no to pewnie ta willa, tam cały czas jacyś artyści, coś tam, co tym na niego za niej pierwszyzna. On w tym Los Angeles mieszka, trochę dziwa z Hollywood widział. No dobra, trudno. Zajęć ma trochę, bo na posesji jest robotnik, taki majster, który maluje im ganek przy domu, tam gdzieś z tyłu domu. Więc Dan stara się dopilnować roboty, a ten dziwak, John był ubrany tylko w jeansy i tam czerwone jakieś buty. O, i on go ignoruje. Sobie tam przyszedł, poszedł. Dziękuję, do widzenia. Dobra. Chronologicznie idziemy. Johnny odchodzi do willi. Tu właściwie nie wiadomo, co się dzieje. Znaczy ta chronologia to wychodzi nam z raportów policyjnych. Wchodzi na parter, gdzie się nic nie zadziało, bo parter był w idealnym porządku. Wchodzi na pierwsze piętro, gdzie sięga po zardzewiały młotek i za pomocą tego młotka morduje kota Jessego, tylko kota Miss Katie, masakrując zwierzakowi czaszkę i zostawia tego kota w łazience. Następnie rusza na samą właścicielkę willi, którą dopada w jej sypialni, także ją atakując młotkiem i mordując za pomocą ciosów w głowę. Policja, która później zobaczyła to miejsce zbrodni, to była w szoku. Było mnóstwo krwi. Znaczy tam ta szarpanina, to tam jakaś walka, to były ślady walki, były tylko w tej jej sypialni. Więc właściwie no tylko tam. Ale co to spowodowało? Nie wiadomo. Miss Katie, no, ciało tej, on miała 81 lat i jej ciało zostało znalezione w pozycji siedzącej przy łóżku. Twarz czaszka była potwornie zmasakrowana, rozcięte wargi, nos, głowa, a głowa do tego poziomu, że no, mózg było widać. Jak później wynikało z autopsji, to Johnny rzucił się na Miss Katie z młotkiem i uderzał, później ją dusił, więc tam po części była przyczyna śmierci, była
To były ciosy w głowę, no i po części też duszenie gołymi rękami. I na końcu, według raportu policyjnego, który wynikał z autopsji, Johnny był w takim poziomie wściekłości, że jej zaczął... No już chyba była, ona już jest, była, nie wiem, chyba była martwa wtedy, już na szczęście, ale zaczął jej skakać po głowie. Co nim powodowało? O co chodziło? Czemu się tak zdenerwował? Znaczy ja nie wiem, czy on musiał mieć jakiś powód, bo on już był w takim stanie psychicznym, on już był w takiej psychozie, że on nie potrzebował jakiegoś wielkiego powodu. Nie potrzebował jakiegoś wielkiego motywu. Kobieta otworzyła przed nim te drzwi, znaczy otworzyła przed nim tą swoją posiadłość, żeby się lepiej poczuł i po prostu kilka dni później na z horroru. Czemu? Znaczy to jest właśnie, to jest chyba najbardziej dramatyczne, że nie wiadomo czemu i się już nigdy nie dowiemy, ale to nie jest koniec. Całość, jak mówię, tej całej akcji nie trwała długo, ale tam jest jeszcze taka sytuacja, że policja nie była zgodna, czy on najpierw zabił tą właścicielkę, czy później zabił tego kota, jakby co było pierwsze. Ale nie wiem, czy to jest istotne. Chyba nie bardzo. W każdym razie całość nie trwała długo, około tam 30 minut, ponieważ żona tego Dana Blackburna, Gloria, pani Gloria, która też była w tym domu, bo oni tam pilnowali tego majstra, słyszy jakieś krzyki dochodzące z tej willi. No ale tak mniej więcej, około 30 minut, może nawet wcześniej. Ale co gorsza, nagle słyszę krzyki pana malarza, tego majstra, z tyłu własnego domu. Więc kobieta chwyta męża za fraki, pędzi, co? Zobaczyć, co się stało. A tam Johnny, okrwawiony oczywiście, siedzi na tym robotniku, siedzi na tym majstrze i pierze go niemiłosiernie własnymi pięściami. Dobrze, że nie młotkiem, nie? Facet jest już cały zakrwawiony, nie wygląda to dobrze, znaczy no wygląda to tak, że on ma ochotę go zabić. Znowu, nie szukamy jakiegokolwiek wielkiego powodu. No naprawdę, scena jak z jakiegoś horroru. Dan, ten właściciel tego domu, no on był koło 70 w tym momencie, więc to też jakby, znaczy był całkiem spory facet, ale no już jest już w pewnym wieku. No mówi, no ja tego nie mogę tak zostawić, tak? Odciąga Johnnego za ramię i krzyczy, no co pan wyprawia, no proszę przestać, ale jakby on używa argumentów, jakby myśląc, że rozmawia z racjonalnym człowiekiem, a tu już nie ma żadnej racjonalności w niczym. Więc Johnny zwraca na niego całą swoją agresję i nokautuje go przy pierwszym ciosie. Ma zamglone spojrzenie, zero kontaktu, nic. Dan się podnosi, wymierza cios w głowę Johnnego, ale ten po prostu jakby nie reaguje znowu nic. Znowu jest taka sytuacja, że ktokolwiek się próbuje bronić, albo ktokolwiek go próbuje uderzyć, on kompletnie nie reaguje na ból. Jakby był jakby kompletnie, nie wiem, niezniszczalny, albo tak mu się wbiło w głowę, że jest niezniszczalny. Więc Dan, ten właściciel domu, widząc, że to nie przynosi żadnych efektów, chwyta za krzesło i tym krzesłem go uderza. I to może jakoś nie zrobiło na Johnu jakiegoś wielkiego wrażenia, bo to mu się nie ten, ale go trochę zamroczyło i wystarczająco go zamroczyło, żeby Dan z żoną podnieśli tego majstra i zaczęli uciekać w stronę domu. Ale nie byli wystarczająco szybcy. John za nimi biegnie i to biegnie na tyle sprawnie, więc jakby te ciosy, to wszystko nie zrobiło na nim takiego wrażenia, żeby zwolnić, że oni zamykają drzwi i wsadza rękę pomiędzy framugę i te drzwi, które oni próbują zamknąć, te drzwi wejściowe. Cała trójka, znaczy proszę sobie wyobrazić ten obrazek, albo znaczy wyobrazić. Jak sobie to wyobrażacie, to po prostu no ciarki przechodzą. Cała trójka pcha drzwi, ale Johnny zupełnie się tym nie przejmuje. Nie przejmuje się bólem tego ramienia. On chce tam wejść. No, kilka razy otwierają te drzwi i zatrzaskują mu na tym ramieniu, na tej ręce. Normalnie to po prostu to jakby no, na spokojnie to jest złamana ręka, tak? No bo to trzy osoby tłuką drzwi o twoje ramię. Nic. On dalej przed do przodu. No i mówię, scena jak z horroru. Za czwartym razem w końcu całej trójce udaje się go odeprzeć od drzwi, czyli otwierają te drzwi, nie wiem, czy on cofuje tą rękę, czy oni go wypychają. W każdym razie udają jej się zamknąć te drzwi, zatrzasnąć, zabarykadować i zadzwonić po policję. Ale kiedy dzwonią po policję, następuje kolejna dziwna sytuacja, jakby było ich jeszcze mało, bo Johnny z taką dziwną lekkością odskakuje od ich domu,
od tych zabarykadowanych drzwi, po czym przeskakuje ogrodzenie, które no, jest takie dość porządne, to nie jest pół metra, i znika w środku willi. Później Dan i ta żona i ten majster to zeznają, że wydaje się, że nie tylko dysponował nadprzyrodzoną siłą, ale to całe skakanie po tych płotach wyglądało bardziej na jakiegoś Spidermana niż człowieka, który właśnie porządnie oberwał. O co chodzi? Dalej to są spekulacje, bo niestety nie wiemy za bardzo, co się działo, no bo on tam gdzieś tam poszedł. W każdym razie ta jego wspinaczka trwała dalej. Albo na balkon, albo na dach tej willi. Gdzieś tam zaczął się wspinać. Policja się pojawia kilka minut później, oczywiście na sygnale ze wszystkim, ale nie ma za bardzo już do czego, nie ma w czym interweniować, bo na podjeździe willi znajdują ciało John'ego i chłopak nie żyje. Okazuje się, że powodem, znaczy przyczyną śmierci jest upadek z dużej wysokości, więc znowu, jest to, że tam gdzieś wskoczył na ten balkon czy na ten dach i albo zeskoczył, albo się ześlizgnął. Znaczy, jest jeszcze teoria, że on został tam popchnięty przez kogoś. Że na przykład nie próbował kogoś atakować i ktoś go popchnął. Ale znowu, nie mam żadnej informacji, nie było żadnej informacji nigdzie, żeby ktoś w tej willi oprócz niego i Miss Katie w tym momencie, w momencie morderstwa, w momencie tej całej degrengolady w ogóle był. Wydaje się, że raczej nie. No ale tam, ja nie wiem, ile ona miała wtedy tych pokoi wynajętych. Czy on był sam, czy tam był ich, jakby miał jakichś współlokatorów, chyba miał jakichś współlokatorów. No ale może akurat byli na planie filmowym, czy byli w pracy, no trzeba zarobić za ten czynsz, tak? Z drugiej strony, gdyby ktoś tam był, no to chyba policja jakby no, zauważyłby, że właścicielka jest mordowana, więc założenie jest takie, że raczej tam nikogo więcej oprócz nich nie było. Oczywiście zaczynają się od razu spekulacje, zlatuje się prasa, media, telewizja, powiadomiona zostaje rodzina, no i zaczyna się oczywiście festiwal spekulacji. Czemu, dlaczego, no i oczywiście jak to? W oczekiwaniu na autopsję pojawiają się teorie spiskowe. Od schizofrenii już przerabialiśmy, popętanie to też już przerabialiśmy. Jedna z najbardziej popularnych, to, która wtedy cyrkulowała, to była taka teoria, że on wziął narkotyki, tak zwane bath salts. To była wtedy taka panika, że te konkretne narkotyki to powodują jakąś taką psychozę straszną. Pamiętacie już taką sprawę, że facet wyżarł drugiemu twarz w Miami, to mniej więcej w tamtym czasie było i to właśnie było z powodu tych konkretnych, tego konkretnego narkotyku. Więc wszyscy stwierdzili, że on może to wziął. To był taki bardzo popularny temat. Często się pojawia, że taki narkotyk, który nagle uważamy, że po prostu jest winnym ostatnich morderstw. A później ten narkotyk znika z rynku, bo jak jest rzeczywiście strasznie zabójczy, to dość szybko jakby znika klientela, która go kupuje. I pojawia się jakiś tam inny. No więc oczywiście były też inne spekulacje dotyczące innych narkotycznych obwiniaczy. Albo PCP, że może metamfetamina, czy C2L, czyli tak zwany Smiles, że może był na tym. Więc tam był taki festiwal narkotycznych zgadywanek, że może było to, że może było tamto, no bo mimo wszystko, nie wiem, heroina, kokaina, czy marihuana, czy cokolwiek innego, co byś, no to raczej nie wprowadza w jakieś takie stany, żaden z nich. Prawnik John'ego spekuluje, że chłopak miał problemy z narkotykami, a więc jednak... Znaczy, być nie wiem, czy on tak spekuluje, no chciał go tam na odwyk wysłać, więc może trzyma się tej linii obrony. Opinia publiczna więc przyjmuje zapewnie, że za całość odpowiedzialne są Draghi. Kolejny przegrany w wielką hollywoodzką grę, w sumie nie ma co się dziwić, to się zdarza, nie wychodzi, och, ta straszna sława i tak dalej, i tak dalej. Wyniki autopsji, które zostają upublicznione 29 listopada 2012 roku, znaczy autopsja nie została wtedy zrobiona, no zostały upublicznione wtedy. Jednak przeczą temu wszystkiemu, bo w ciele John'ego nie znaleziono śladów ani narkotyków, żadnych narkotyków, ani leków, ani alkoholu. Nic. Nic. I to nie jest tak, jak mówię, że oni zrobili tą autopsję po kilku miesiącach czy po kilku tygodniach. No i ją zrobili od razu. Więc jeżeli jakieś były ślady,
No chyba, że tam był jakiś, nie wiem, jakiś narkotyk, który się, nie wiem, dezintegruje w przeciągu godziny. Ale jakieś takie istnienie. No to może wtedy. Ale jakby oprócz tego nic. Przyczyną śmierci zaś jest upadek z wysokości, a śmierć uznano za wypadek. Nie uznano jej za samobójstwo. To znaczy, no ciężko byłoby to, on nie był on nie był przytomny za bardzo, więc mógł sobie stwierdzić, że nie wiem, może nawet nie wiem, co on chciał sobie stwierdzić, bo musiał być w potwornym stanie. Bo te napady, agresje, jakieś tam atakowanie ludzi to jest jedno, ale dokonać tak straszliwego morderstwa? Coś niepojętego. Rodzina się nie wypowiada, natomiast o dziwo wypowiada się. No potem w momencie oczywiście ta cała informacja poszła w eter. Ludzie zaczęli składać kondolencje na Twitterach, na Facebookach, na tam wszędzie indziej. I wypowiada się też Kurt Stutter, który jest twórcą Snów Anarchii. I tweetuje coś takiego. To był tragiczny koniec dla niezwykle utalentowanego faceta, który niestety zbłądził. Chciałbym móc powiedzieć, że byłem zszokowany wydarzeniami ostatniej nocy, ale nie byłem. Jest mi bardzo przykro, że niewinny chłopak trafił na niszczycielską ścieżkę. Tak, to dzień żałoby, ale także dzień świadomości i wdzięczności. Niestety niektórzy z nas przekazują swoje przesłanie umierając. Więc zaraz. Nie był zaskoczony? Nie był zszokowany? A wszyscy wcześniej byli. Więc były jakieś przesłanki, które wszyscy namiętnie ignorowali, albo udawali, że ich nie widzą. Więc, albo być może jest to także oświadczenie po fakcie, tak? Że no wiedziałem, nikt inny nie wiedział, ale ja wiedziałem. Więc to zaczyna pojawiać się więcej znaków zapytania nad głową. Katy Perry, która też się oczywiście wypowiedziała, wydała oświadczenie, że jest załamana i szokowana śmiercią byłego chłopaka, dodając: Johnny Lewis był jednym z moich najlepszych przyjaciół, był bardzo, bardzo chory. Jego działania były tego skutkiem, nie to, kim był. No, ale ona nie za bardzo miała z nim kontakt od 2006 roku, czyli przez 6 lat. Więc nie wiem, może i mieli kontakt, nie mam pojęcia. Więc tutaj wszyscy trzymają się twardo, że on był chory od jakiegoś czasu. Ja mówię o tym z takiej perspektywy, nie z takiej, że patrzcie, nie zauważyli, co za świnie, tylko chodzi o to, że po prostu, jeżeli to jest rzeczywiście prawda, że miał jakieś takie problemy, to nikt mu nie pomógł. Znaczy, ciężko jest pomagać komuś, to nie chce pomocy. To jest oczywiste. Ale tu nie było nic. Nie miał żadnej możliwości obrony, tylko to cokolwiek te demony wewnętrzne go zjadały, aż go zjadły zupełnie. Więc jak źródła później zaczęły donosić, ponoć, to wiecie, te źródła takie tam w tych tabloidach, to są takie, wiesz, koleżanka, kolegi przepytany przez kogoś tam, że Katy Perry była ponoć zaniepokojona zachowaniem, kiedy oni randkowali. Więc była zaniepokojona, no znaczy, no ona nie, tam, no ona nie musi być Matką Teresą, chociaż Matką Teresą w dzisiejszych czasach to jest najlepsze porównanie, ale no nie musiała tam stać twardo przy nim i mu pomóc. No, wzięła, z nim zerwała, tak? No, może jakby jak zauważyła, że on jest jakbyś nie przesadnie stabilny. Ale z drugiej strony no przecież no nie była jedyna. Mimo wszystko koło niego. Jeszcze tam byli coś inni ludzie. Kondolencje, wyrazy współczucia, krótkie twitterowe notki płyną z całego świata, zarówno od fanów, jak i współpracowników i przyjaciół z branży. No i rzecz jasna, jak już nie wiadomo za bardzo kogo obwiniać, no bo narkotyki nie, no tych znanych i sławnych też nie będziemy obwiniać, no to głównym kozłem ofiarnym, być może nie bez przyczyny, jak już wspomniałam wcześniej, jest Scientologia. Czy rzeczywiście rodzina szukała rozwiązania dla Johnego, czy twardo trzymała się zasad? Co z jego rodzeństwem? No nie wiem, szczerze mówiąc, trochę ciężko się tego szuka. Być może, nie wiem, czy oni byli w tej religii, czy nie. To nie są znani ludzie, tak? Więc no niekoniecznie informacje o ich prywatnym życiu są gdzieś dostępne. Rodzice jednak, no, tą Scientologią do końca, do dzisiaj właściwie, no ojciec do dzisiaj, no jest tak bardzo mocno tam zainwestowany w ten cały temat. Bowiem rodzice się przeprowadzili do Clearwater na Florydzie, tam jest główna
siedziba kościoła scjentologicznego. Oczywiście, że jest na Florydzie. Oczywiście, że tam. I wiem, że mama Johnego zmarła. Zdaje się w 2020 roku, nie jestem pewna. Ona miała 72 lata, jak ona zmarła. I do końca tam była zaangażowana w ten kościół. Ona zmarła na Czerniaka i ojciec tam do dzisiaj funkcjonuje. On do dzisiaj funkcjonuje. Nawet jest taki post znalazł sprzed chyba 3 lat i stwierdził, że teraz jest najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, jako że śmierć żony zainspirowała go do przekroczenia kolejnego mostu świadomości, czy tam czego tam w tej scjentologii, wzięcia kolejnych kursów. I że to wszystko na dobrze wyszło, bo po prostu on teraz odkrywa tam nowe meandry czegoś tam. Znaczy, różnie sobie ludzie radzą ze stratą i z traumą. Więc to jest dość ponuro, to wygląda z tej perspektywy scjentologicznej, tak? Bo jakbyście nie zauważyli, to ja nie mam specjalnie dobrego zdania o tej organizacji. No ale jeżeli on się chociaż troszeczkę lepiej czuje, no to przynajmniej tyle dobrego. Rzecz jasna, gdy odchodzi gwiazda ekranu, mniejsza lub większa, albo przynajmniej po prostu człowiek majętny, zaczyna się walka o kasę. Co ciekawe, rodzice pozwali firmę Johnego po jego śmierci na 60 tysięcy dolarów, wliczając koszty przeprowadzki prawników oraz składek unijnych, no bo tam był w tej gildii aktorów, czy tam scenarzystów, czy czegoś. Wiadomo, że od pewnego momentu, a właściwie bardzo szybko, zakłada się firmę, czy niekoniecznie jakąś tam wielką korporację, po prostu jakąś tam firmę LLC, czyli jednoosobową działalność gospodarczą, to jest nieważne, żeby porządkować swoje sprawy finansowe. Łatwo, wygodniej spłacić podatki, jakby załatwić pewne kontrakty, więc oni wszyscy mają firmę, ale to nie znaczy, że on ma jakąś, nie wiem, niesamowitą korporację pod sobą, bo to nie jest prawda. Więc Johnny miał co porządkować, bo miał przytrzymać dziecko, na które ułożył i z tego co wiem, ułożył chętnie, więc chciał tam jakieś zapisy, żeby to dziecko miało z czego żyć, tak? Albo z czego czerpać. Natomiast czy rodzice odzyskali te pieniądze, nie wiem. Wiem, że ten pozew był, więc to chodziło o te wszystkie koszty tam prawnicze, te wszystkie koszty tych wszystkich wyciągania go z więzienia i takie tam innych rzeczy, zakupów, więc tam była walka o te pieniądze. Natomiast znowu dużo tych pieniędzy tam nie było, bo on żył głównie z aktorstwa, a przez ostatnie tam półtora roku czy coś tam, to tam dużo tam nie grał. Znaczy coś tam grał, ale jakby nie przesadnie, biorąc pod uwagę, w jakim on był stanie, jeszcze był w więzieniu tyle czasu, czy tam na jakichś koniach jeździł. Artykuły podnosiły, że posiadał majątek w wysokości 23 tysięcy dolarów. Więc to nie były jakieś kokosy. Znaczy ja wiem, że to tak wygląda, to tam w przeliczeniu z ponad 100 tysięcy złotych, ale to nie są jakieś wielkie pieniądze. Nawet rok siedzenia w tej willi, na rok siedzenia w tej willi by mu nie starczyło. Więc tam jakieś afery były finansowe. Natomiast mówiąc o tej willi, to z tą willą, więc córka Catherine, czyli córka Miss Katie, Margaret Leslie Davis, zawodu pisarka, zajmująca się historią Los Angeles między innymi, zresztą coś znana pisarka, to dość wzięta, chciała tą willę sprzedać, jedna się na tym wahała. Nie wiem, czy się do dzisiaj waha, bo próbowałam dowiedzieć się, co się z tą willą dzieje, bo trochę to ciężko teraz stwierdzić, zdaje się, że tam zmienili nazwę. Wiem, że Maga to się, to no była trochę taka rozdarta, no bo po co jej ten dom, no bo ona tam za bardzo, ona mieszka, zdaje się, w stanie Waszyngton, chyba, czy w Oregonie. I ona nie za bardzo tam w Los Angeles bywa. Natomiast ona zdaje sobie sprawę, że jej mama, Miss Katie, była postacią no, w Hollywood taką legendarną trochę, taką jedną z tych patronów, których wszyscy znają, kiedy zaczynają bywać w towarzystwie, kiedy zaczynają bywać w pewnych kręgach, no, a ludzie postronnie na przykład, no, ludzie postronni nie za bardzo sobie zdają sprawę z istnienia takich postaci. Więc coś jest tam, znaczy ona chyba ją sprzedała, bo to jest właśnie, może ją wyleasingowała komuś, czy tam wynajęła komuś. Zdaje się, że ta willa pod zmienioną nazwą jako Villa West funkcjonowała jeszcze w zeszłym roku, ale nie jestem pewna. Nie jestem pewna, bo próbowałam się doszukać po różnego rodzaju tam rejestrach, ale to jakoś tak nie wynika z tego jasno, kto jest właścicielem tego. Czy to ma jakieś wielkie znaczenie? Chyba nie. Natomiast
No ta córka była cała, po prostu, no nie mogę w to uwierzyć, że jej mama, która tak odda serce, żeby wspierać tych młodych ludzi, po prostu oddała życie w tak tragiczny sposób. Ten Johnek ją tak straszliwie pobijał, jakby... Nie wyobrażam sobie dostać takiej informacji, serio, szczerze mówiąc. Tak się kończy historia młodego, zdolnego chłopaka, Johnego Lewisa, którego szaleństwo, no zakładam, że to szaleństwo, pociągnęło w dół. Dlaczego? Co się stało? Czy w ogóle możemy pytać, co się stało? Czy możemy to wszystko tłumaczyć mroczną stroną Hollywood, jak bardzo chętnie się to tłumaczy, że to przecież wszedł do tego przez wrota piekła i chciał być gwiazdą? I to pewnie temu. No bo to są takie teorie. Są takie głosy. Oczywiście, że są. Czy wypadek motocyklowy miał większe znaczenie? Ile w tym wszystkim grała scjentologia, której pranie mózgu sprawia, że na pewno rzeczy patrzy się inaczej? No jest właśnie to zagadka. To jest bardzo, bardzo smutna zagadka. Tragiczna. Bo to nie tylko Johnny, ale Miss Katie także. Ciężko się czasem słucha i czyta o takich sprawach, gdzie wyjaśnieni nie jest takie jasne. Może tak jest jasne, ale wydaje się, że jesteśmy bezbronni wobec tego. I wyjaśnienie tej ciemnej strony tego świata, sprawy chorób psychicznych, złego stanu ogólnie, często są zamiatane pod dywan. Nie chcemy tego, nie chcemy o tym dyskutować. Chciałby się to zwalić na prostą odpowiedź. Wypadek, sekta, narkotyki. No narkotyki to byłoby prosto, tak? Jego własna wina. A tu może nie ma żadnych winnych, a może winni właśnie są tak właściwie no bardzo pośrednio, bo to byli po prostu ludzie, którzy nie załatwili mu żadnej pomocy. Być może czasem nie potrzeba żadnych demonów, a oprócz takich wewnętrznych, które są w głowie. Wydaje się, że właśnie mówię, wszyscy, którzy koło Johnego byli, myśleli, że to się jakoś naprawi samo, po prostu, że on się lepiej czuł. Ja nawet miał takie dni, że się lepiej czuł. A były takie dni, że czuł się bardzo, bardzo źle. Że może, wiesz, pójdzie pobiegać, no i poszedł. Pojeździć na motorze i wszystko będzie dobrze. A to niestety nie jest takie proste. To przerażające, że do dzisiaj, znaczy do końca, tak, no nie było jasnej diagnozy. No już go nie zdiagnozują. Co mu dolegało? Chociaż jasna diagnoza trochę bywa ciemnawa w tych sprawach. I ona nie zawsze jest jednoznaczna. Szkoda tylko, że w tym wszystkim, przy tym uwielbieniu, sławie, może niezbyt dłużej, ale zawsze, Johnny właśnie nie otrzymał jakiejś pomocnej ręki. Jednak się na pomoc nie godził. Trudno jest wyciągać pomocną dłoń do kogoś, kto ją odrzuca. A skoro już o chorobach psychicznych mówimy, to chciałabym na koniec zaznaczyć jedną bardzo istotną rzecz. Ludzie, którzy cierpią na problemy psychiczne, to nie są jakieś potwory z lasu, które wszystkie bez wyjątku mają żądzę mordu w oczach. Wiem, że tak przedstawiają to filmy, szczególnie horrorowate, książki czy inne czasopisma. Tak nam się uciera w głowach i takie sprawy nie pomagają w zrozumieniu tematu, na pewno. Jeżeli osoba otrzyma odpowiednią pomoc, ustabilizuje sobie leki, które będą przepisywane odpowiednio, a nie na chybił trafił, będzie pod opieką lekarza, to nie stanowi żadnego zagrożenia dla społeczeństwa, co więcej funkcjonuje lub może funkcjonować całkiem nieźle. Trzeba to powtarzać jasno i wyraźnie. Choroby psychiczne to nie jest znak równości, że, nie wiem, że człowiek jest niebezpieczny, albo że będzie niebezpieczny, że coś się złego stanie. W zasadniczej większości przypadków chorzy stanowią zagrożenie głównie dla siebie samych. Im bardziej będziemy demonizować takie przypadki, tym ciężej będzie o pomoc, tym ciężej będzie znaleźć po prostu komukolwiek jakiekolwiek rozwiązanie. Nie mówiąc już o tym, że do dzisiaj są kręgi, w których prośba o ratunek spotyka się z ostracyzmem, a sami cierpiący boją się, żeby nie przyklejono do im matki wariata, tak? Więc jasne, jest o wiele lepiej niż dekady temu, ale mimo wszystko nie jest łatwo. Sytuacja Johnego eskalowała przez lata. Jeżeli założymy, że to była kwestia choroby psychicznej, to eskalowała przez lata, tak? No biorąc pod uwagę tego, jak on się wypowiadali ludzie, którzy go znali 6, 7, 8 lat wcześniej. I zabrakło koło niego jakiegoś mądrego człowieka, który wiedziałby, co zrobić, miał doświadczenie i może ogarnął temat. A być może taki człowiek się trafił, tylko że jakoś być może było za późno i facet już przeszedł Rubikon, tak? Już było pozamiatane, już nie chciał nikogo słuchać. Johnny mógł mieć stany psychotyczne zupełnie z jakiegoś innego powodu. To niekoniecznie musiała być schizofrenia, tak? Bo jakby my teraz próbujemy diagnozować człowieka, który no nie żyje od 10 lat ponad.
A właściwie próbujemy, no to jakby takie diagnozy były tam wstawiane, tak? Takie przypuszczenia były tam wstawiane. Natomiast, żeby tak to zakończyć na jakiejś takiej, na pozytywnej nocie tego nie zakończymy, bo nie ma jak. Ale jeżeli potrzebujesz pomocy, jeżeli ty, misiu kolorowy, potrzebujesz pomocy, albo znasz kogoś, kto takiej pomocy potrzebuje, dziwnie się zachowuje, coś jest nie tak, to w każdym mieście w Polsce możesz się zgłosić do ośrodka interwencji kryzysowej lub zespołu interwencji kryzysowej w celu właśnie udzielenia pomocy psychologicznej. I tam mogą pomóc, albo jak nie pomogą, to przynajmniej pokierują, co dalej zrobić. Żebyście nie byli tak z tym kompletnie sami. Więc na ekranie się wyświetlają linki. Możecie sobie wygooglać, tam informacja do środek interwencji kryzysowej, zespół interwencji kryzysowej, tam poszukać. Znaczy, oczywiście są też lekarze w dużych miastach wojewódzkich, też są dostępni. Nie, to nie jest jakiś taki problem, no ale ja mówię jakby bardziej o ludziach, którzy nie za bardzo wiedzą, nie za bardzo się orientują zupełnie, co tutaj zrobić, kiedy się trafi jakiś epizod. Natomiast ja te linki, to wszystko też wrzucę w opis pod filmem, że możecie kliknąć, zobaczyć co, gdzie, jak. Być może ktoś z was ma jakieś doświadczenie, właśnie pracuje w ośrodku interwencji kryzysowej lub zespołu interwencji kryzysowej. Chciałby napisać jakiś komentarz, co można w takim wypadku, co proponuję zrobić, jakie są inne dodatkowe, no bo jakieś dodatkowe źródła, no bo mi jest to ciężko powiedzieć, jakby dostałam taką informację, że to jest najlepsze miejsce, żeby szukać pomocy w Polsce, no ale ja w Polsce nie mieszkam. Więc tak to wygląda. Tyle miałam dla was do dzisiaj. Jeżeli zainteresował was temat opieki psychiatrycznej w Stanach Zjednoczonych, to gdzieś tam mi mignął, wspomniałam o nim przez chwilkę. Za kilka dni, mam nadzieję, że za kilka dni, wjedzie na kanał odcinek przeglądu dokumentalnego. To jest taki cykl, a że będzie jeden odcinek, a zobaczymy, czy to będzie z tego cykl. Odcinki za jakiś czas o polecajek takich dobrych dokumentów. Znaczy kilka dokumentów w jednym odcinku i pod konkretnym aspektem, gdzie można je zobaczyć, o czym one są. I ten będzie właśnie dedykowany takiej trochę opiece psychiatrycznej w Stanach Zjednoczonych. Tam skupiam się głównie na tym zagadnieniu. Znaczy, no nie tylko na tym. A później inne odcinki, takie mam nadzieję, że będą o innych aspektach jej życia. W zależności, jakie tam dokumenty będą. Jakieś trukremowe też będą pewnie. Więc przytulcie swoje najbliższe misie. Pomyślcie o czymś miłym. Pójdźcie sobie na spacer. Wyjdźcie z domu, jak możecie wyjść z domu. Może macie ładną pogodę. Powinna być ładna pogoda, biorąc pod uwagę, jaka jest pora roku. Na tym inaczej smutno i źle. Już nasiedzieliśmy się w domu przez ostatnie parę lat. Mam nadzieję, że wam się podobało, ile takie historie mogą się podobać. I do usłyszenia, moje misie kolorowe. Buziaki. Pa, pa.